most dogs. This dog has an owner. But here's the thing. This dog's owner also happens to be a dog. Cześć, witajcie w 20. odcinku podcastu Inside Baseball. Mówi do was Mateusz Żarkowski, piewca cudu aborcji. Konrad Okoński, gość specjalny. I Maciej Paskowski, zapamiętaj to nazwisko, bo będziesz się hejtować w komentarzach. A w dzisiejszym odcinku coś o Maćku. Jak oświadcza się mężczyzna, a jak kobieta? Komiksofonowo. O sztuce spławiania studentów. Zwierzęta i alkohol. Kapitan Ameryka. Urzędy. Skarbowa ruletka. O tym, jak rzuciłem studia, aby zostać strażakiem. Zielone płuca Polski. Wódka Connecting People. Bóg tak chciał. Akademia Wysokich Lotów. Śmierć to choroba. I podatek Schrödingera. A dodatkowo piłka w trybuny i aftershow. Yeah. Ej, tych yeah. Mamy tych historii chyba książkę, stary. Mamy teraz pierwsze trzy strony takie grube prawie. No, mamy naprawdę grube strony. I też dużo rozkmin. Mamy też podejrzewam, że dzisiaj wejdziemy, jeszcze jest nas trzech, więc podejrzewam, że będziemy na dzisiaj trzy strony, trzy osoby, trzy godziny podcastu. Tak jest. Maćku. Maćku, jestem. Jesteś z takiego małego miasta w Polsce gdzieś, pamiętam, bo Mateusz kiedyś tam pojechał i, tak. I chwalił hotel. Tak, apartament w akademiku, tak. To jest miasto na L, jak to się nazywa? Tak, Lublin, nie mylić z Lubinem. Zaprosiliśmy Maćka, ponieważ jest z Lublina, jest to egzotyczne miejsce. Ja zawsze chciałem tam pojechać i potrzebowaliśmy mieć kogoś stamtąd, żeby powiedział nam coś o tym mieście. O mój Boże. Maćku, czy możesz nam opisać ziemię lubuską, znaczy lubelską? Ziemię lubuską ci mogę opisać, ziemię lubelską też, którą wolisz. A to oba. Nie jest jedna ziemia? Ha, no. Musisz pamiętać, że wszystko jest jednością tak naprawdę, jeżeli zwłaszcza dla osób, to... które nie znają geografii. Dla nas wszystko jest tak naprawdę jednym miejscem. Ja się przeprowadziłem ze Szczecina do Wrocławia i czasami nie jestem pewien, w którym mieście jestem w danym chwili. Ale nie masz jeszcze takiego podziału, że jest dom albo świat i nic poza tym? Jak to? Aha, że tylko dom i świat to są dwa miejsca? Tak, tak, tak. Że jak wyjdziesz, wiesz, nawet do sklepu, to już jesteś gdzieś tam w świecie i nieważne, czy jesteś w Żabce, czy jesteś w Dubaju. Ja mam taki podział, że jest komputer i świat, że jak wstaję od komputera i wyjdę do kuchni, to jestem już w innym świecie. Ja to miałem, ale potem mam smartfona teraz, także w sumie to komputer jest zawsze ze mną. Jak Bóg. Dom tam, gdzie Wi-Fi. Maćku, ty jesteś też z Politechniki, nie? Wy jesteście we dwóch dzisiaj. Tak jak ja w zeszłym tygodniu byłem z panią... Z ASP, tak. Z ASP, to teraz wy jesteście na mnie we dwóch. Tak, no wiesz, Politechnika dzisiaj baluje. Dzisiaj nie rozmawiamy o czym jest sztuka, tylko o tym, czym jest nauka. Jak to mówi się, kurwy woda polibuda. Chciałbym też zauważyć, że jestem jedyną osobą, która nie jest wykładowcą dzisiaj na podcaście. Ty profesjonalnie wykładasz za to. Ja wykładam, tak. Jestem. Gdybyśmy mieli jeszcze jako gościa na przykład kogoś, kto pracuje w sklepie, na przykład w Tesco, to mielibyśmy też wykładowcę, taki co wykłada towar na półki. To byłoby takie wykładanie jak moje. 3-1, flawless victory praktycznie. No w sumie. Nie, ale to ja w takim razie też się zaliczam. Ja sam się zaliczasz? Wykładam... Żeby nie pójść w oczywistość, szukam czegoś innego, ale chyba... Myślałem, chyba że sam siebie zaliczasz ręką, w sensie. Tak, to mi przypomniało moją rozkminę, jak rozmawialiście o samogwałcie, ale to może nie na początek, tylko zostawimy na koniec. Najlepsze na koniec. Ja myślę, że samogwał to jest coś, co możemy uskuteczniać w trakcie audycji i na koniec zakończyć, tak powiem. A to wy jeszcze tego nie robicie? Ja jeszcze mam spodnie, stary. Ja naprawdę, ja potrzebuję... To nie jest tak, że ja mogę od razu. Ja muszę, wiesz, muszę czule jakoś wejść do tego. A wiesz, jak możesz zrobić... Wiesz, jak możesz ominąć to? Jak? Dziura w kieszeni. To tyle jest wygrać. Takie voyeuristic, jakiś taki dziwny king. Czy coś jeszcze o Maćku chcemy powiedzieć? Maćku, czy chcesz coś powiedzieć o sobie, co będziemy mogli obrócić w żart? Także jeśli masz na przykład chorego ojca albo coś, to nie mów. Chyba, nie, że chcesz, nie. Żebyśmy obrócili to w żart. Nie, wiesz co, najlepiej mnie podsumowuje chyba opis, który wrzucam na wszystkie możliwe portale społecznościowe, na których jestem, czyli H2. Permanentnie niedogolony magister inżynier ze skrzywionym spojrzeniem na świat i w zainteresowaniach podobny do swojego kota, czyli spanie, jedzenie i drapanie za uchem. No, to ja. Czy opisałbyś się jako kot? W sensie, czy twoim zwierzęciem duchowym jest kot? Wiesz co, powiem ci tak, trenuję załatwianie,
Nie, ale trenuje załatwianie się do kuwety. Aha. Jest jego zwierzęciem duchowym, jest kot Leonardo da Vinci. Ej, bo ja nie ufam kotom do końca. No bo kurwa, masz jednego. Tak, ale on jest straszny, to jest straszny skurwiel. Jest strasznie tępy też. Rzadko spotykam psa, którego nie lubię, a z kolei rzadko spotykam kota, którego mogę polubić. Ciężka sprawa. No to jestem człowiekiem dla ciebie, mam dwa koty i psa. No i to dziecko w ogóle. Masz dwa razy kocha i raz szczęście. No. Masz dzieci też? Mam jednego syna. To trzy razy pecha i raz szczęście. Chyba, że dwa razy szczęście, nie wiem. To w sumie ty musisz ocenić, bo takie dziecko to wiesz, to jest jak rzut kością, w sumie nie wiesz co z tego wyjdzie, nie? Nie, no to fakt, wiesz. Ja no, ale... Jest spoko? Znaczy wiesz, mały maroczek na razie, jego zainteresowania są bardzo ograniczone. Są bardzo zbliżone do kota. Tak. Słuchaj, bo jest ważne pytanie, które należy zadać w tym momencie. Czy robi jakieś sztuczki? Tak. To już opowiadałem o tym Mateuszowi, jak się widzieliśmy w Lublinie. Mój mały jest świetny do oceniania prac studenckich, bo podchodzi do czegoś, na przykład do stosu prac, zaczyna tłuc w niego rękami i krzyczeć coś, co ja interpretuję jako badziewie, badziewie, badziewie. Tak, więc idealnie się nadaje jako pomoc. Przypomina mi mojego profesora też. Czyli... Wiesz, może... Mateusz, możemy pogadać o zmianie pieluch. Mi się wydaje, że w pewnym momencie życie zatacza właśnie takie koło. Pewnie tak. A to jeszcze parę lat, jak na razie radzi sobie bez. Jest całkiem spoko, bardzo lubię. To super. Skoro dziecko musiało być oświadczyny najwyraźniej, a mamy tutaj taki temat. No właśnie a propos tego, chciałem powiedzieć, jak właśnie, zastanówcie się, wiecie jak oświadcza się mężczyzna, nie? Wali na kolano i tak, mówi na tam, kolanie, wyjdziesz za mnie, z tyłu lecą samoloty, rysują. To jest taki mocny punkt wspólny, nie? No bo czasem to się dzieje na księżycu, czasem w balonie, czasem w statku, ale zawsze jest to kolano jebane. To jest, myślę, że to jest nawiązanie do czasów rycerstwa. Że nie ma nóg. To jest, słuchaj, no ja nie klękałem, a mam kolana sprawne. A widzisz, czyli to nie chciałeś nawiązać do czasów rycerstwa. No wiesz, no... Cóż, no, człowiek ze wschodu, u nas nie było rycerzy, u nas było samo chłopstwo, więc wiesz, skąd mam wiedzieć? A wiecie, jakoś w czasie kobieta? Nie, jak? Jak myślicie? W ogóle, nie wiem. Nie wiem, obawiam się, że to będzie coś z połykiem. Nie, testem ciążowym. Widzisz, gdyby był połyk, nie byłoby testu. Różnica między tym, co my teraz mówimy, a tą... Pamiętaj tylko, że abstynencja nie zawsze jest skuteczną metodą antykoncepcji. Być może. Aha, nie, tak, no, jest ten jeden przypadek. Jest ten jeden przypadek. 99. No tak. Ty, a wiesz, różnica między tym, co my te paskudne rzeczy, co my teraz mówimy, różnica między nami, a tą reklamą kosmetyków, co taka popularna jest ostatnio, jest taka, że my nie próbujemy niczego nie wam sprzedać. Widziałeś, Mateusz, tą reklamę? Gdzie facet dotyka laski siedzącej, tak ładne bardzo zdjęcie, jest napisane kochanie, dzisiaj będzie na twarz. I to jest reklama kosmetyków i zabiegów kosmetycznych. Jak możemy sprzedać coś kobiecie? Może powiedzmy, że będziemy spuszczać jej się na twarz. To super pomysł. No, ale poczekaj, to nie chodzi o to, że oni chcą sprzedać coś kobiecie. Oni chcą po prostu zwiększyć sprzedaż. I pomyśleli o tym, jak można zwiększyć sprzedaż. Mamy przecież połowę populacji, która nie kupuje kosmetyków. Mężczyzn. Oni mogą kupować kosmetyki kobietom. To prawda, no. Poza tym pomyśleli, na Pyrkon przyszło 20 tysięcy osób, mimo że mieli seksistowską reklamę. Może to jest dobra droga. Tysiące reklam tynku, nie może się mylić. No cóż. No cóż, w moich oczach nie wiesz, nie stracili twarzy. Powiedziałbym nawet, że zyskali na tym. Wyślę ci zdjęcie, muszę je znaleźć w ogóle w internecie. Było dużo dzisiaj krytykujących artykułów, także cieszę się, że potrafimy znaleźć w tym pozytyw. Hej, ty miałeś w ogóle komiksofon wczoraj. Tak, komiksofon był wczoraj, to jest w ogóle reaktywacja. Komiksofon jest imprezą, na której komiksiarze montują swoje komiksy z muzyką i pokazują publicznie. Montujesz swoje komiksy z muzyką? Tak. I wrzuciłem też animację kolesia, który wali się penisem po twarzy.
Tego, co pokazałem mamie. Tak, tego, co pokazałeś mamie, uroczo. Wrzuciłem dwie. I tego, który robił helikopter penisem, też wrzuciłem. Ach, two impressive chick, helicopter dick. Tak, ale stwierdziłem, że mam poważną prezentację, więc lepiej muszę ją jakoś, wiesz, uatrakcyjnić. Ja nie wiem, czy wam mówiłem, no? W ogóle mówię słuchaczom, ale nie wiem, czy wiecie, ale Konrad na swojej pracy magisterskiej byliśmy na jego obronie generalnie. I wyglądało to w ten sposób, że Konrad zrobił całą pracę. Ona się nazywała Każdy rodzi się artystą, czyli walka o ser. Tak? To była animacja. A na samym końcu... Pół żartem, pół serio. Na samym końcu była taka kura, która się obraca dookoła, dyskotekowe jest i podpis I regret nothing. Byłem w stanie poważnego niedospania, kiedy kończyłem tą prezentację. Byłem 5 dni bez snu chyba. Jeśli jesteście śmieszne. Zainteresowani, to możecie zobaczyć to na YouTubie tutaj. Tak, tam jest? Znalazłem tą kurę. Bardzo fajnie. A, no tak, dobra. Słuchaj, komiksował się ten... Przy okazji, no? W tle leci muzyka Edith Piaf oczywiście. Że na trochę Słuchaj, komiksofon się udał, przyszło trochę osób, było fajnie, za tydzień jest kolejna edycja, będą generalnie trzy, bo to jest taka reaktywacja z okazji miesiąca filmów klasy B o superbohaterach we Wrocławiu, które to filmy są puszczane w Konowych Horyzontach co sobotę. Są jakieś inne filmy o superbohaterach? Nowe chyba nie są klasy B, bo są wysokobudżetowe, nie? No właśnie, może byłyby lepsze, gdyby były klasy B. Widziałeś tego Batmana, którego puszczali w tą sobotę? Nie, właśnie miałem iść, a nie zdążyłem. Stary, to było szaleństwo. Tam był jeden z moich ulubionych tekstów. Robinie, podaj mi spray na rekiny. Tak, ten cały film był dokładnie taki jak ta scena. Od początku do końca i trwał 2 godziny. Stary, to było ale niezwykłe. Ale to jest film w stylu Robinie, nałóżmy teraz nasze batmajtki, wsiądźmy tak do naszego batmobilu i weźmy z naszej bat jaskini walczyć z batprzestępcami. Bardziej niż sobie wyobrażasz. Wydaje ci się, że mówisz to żartem, ale to jest cały film, jest dokładnie taki. Ale pięknie się ogląda właśnie takie filmy. Pamiętam, jak kiedyś chyba na twoje urodziny, Konrad, spotkaliśmy się i oglądaliśmy filmy te Tromy i tak dalej. Oglądaliśmy Trolla 2, widzieliśmy Toxic Avenger i... Noc żywych Żydów. Który jest na YouTubie, w całości. A nazistowscy surferzy ninja muszą umrzeć? Szukałem tego, ale nie znalazłem. A chcieliśmy obejrzeć też. Nazi ninja surfers must die? Tak. Dokładnie tak. Jeszcze maniakalne pielęgniarki w poszukiwaniu rozkoszy. To brzmi Tak. Manic nurses in pursuit of coś tam. Słuchajcie, okay. Tak czy siak, komiksofon... tą w środę i w następną środę, z tego co dobrze pamiętam, jeśli dobrze pamiętam, albo coś takiego. W tą środę będzie Konrad Czernik i ktoś jeszcze, ale muszę sprawdzić, bo nie pamiętam dokładnie. A w ostatni dzień, przepraszam, w ostatni dzień tego miesiąca będzie Robert Siński i Agata Wawryniuk, także polecam. A filmy, które będzie można zobaczyć, to w sobotę będzie ten, to Alan Moore napisał i wszyscy się cieszyli. Człowiek z bagien, nie, Swamp Thing. Jożeń z Barzyń. Następnie będzie Punisher z roku 89 chyba. I ostatni będzie Darkman, którego chciałbym zobaczyć w sumie. Także może być spoko. Spoko. A jak twoje w ogóle wrażenia osobiste po tym? Pozytywne bardzo. Bardzo, bardzo fajne. Zwłaszcza, że wiesz, z Sebastianem Skrobolem, nie wiem czy kojarzysz kolesia, ale jest bardzo, bardzo... Czernika wydatki. Konrada kojarzę. Tak. To Sebastian Skrobol jest wyższy, ma zawsze czapkę na głowie. I ma takie włosy pod spodem, których nikt nigdy nie widział i jest bardzo wysoki. Słuchaj, byłem u niego na domówce ostatnio, siedzimy sobie wszyscy i siedzi on i jego kumpel i mają czapki na głowie i siedzimy przy stole, nie pijemy piwo. Ja tak mówię, ej chłopaki, wy wiecie, że macie czapki na głowach? Oni, tak, wiemy. I może postanowiłem, to jest coś, co... że porzucę może, temat. Może to jest coś, co robią. Tak jak my się spotykamy i wiesz, pijemy piwo i gramy w gry, no. To oni przychodzą razem i wiesz, mają czapki na głowach. Co robicie? Mamy czapki.
Powiedzmy już tu ze spowiadania studentów, bo miałem coś z komiksofonu, jakąś historyjkę, ale wyleciała mi kompletnie z głowy, także zostawię ją na kiedy indziej albo w ogóle. A propos tego, że w ostatnim odcinku rozmawialiśmy o sztuce, to chcielibyśmy zobaczyć o znacznej sztuce spowiadania studentów, Maćku. Tak, to znaczy, bo wiesz co, bo tak wspominałeś gdzieś, że jak rozmawiasz z studentami, to masz do nich stosunek analno-fekalny, czyli student do ciebie przychodzi, że tam coś mu nie działa, a ty mówisz, że gówno ci to obchodzi, no nie, albo że brakuje mi punktów, mam to w dupie, no nie, i tak dalej. No i stwierdziłem, że pójdę twoim tropem, tak zasadniczo, bo trafiło mi się paru takich... Tak... Cieszę się, że zainspirowałem cię do czynienia dobra. Tak, może tak, zmienić się w ogóle system edukacji na lepsze. Tak, ale znaczy nie, słuchajcie, teraz chciałem przeczytać kawałek maila, który wysmażyłem do studenta po tym, jak oddał mi projekt 2 miesiące po terminie, prawie. Kurwa. No ale to szczegół, no nie? W każdym razie chwilę to zajmie, jak będę przynudzał to mówcie, bo stwierdziłem jedno, że po wysłaniu tego maila, że albo będę go żałował, że go ktoś wydrukuje i rozwiesi po całej uczelni, albo będą o mnie krążyć legendy i stanę się no, po prostu bożyszczem dla co po niektórych i mistrzem ciętej riposty lepszym niż wujek Staszek. No dobra. To weź to we własne ręce i powiedz po prostu, zanim tak. Ktoś zdąży to wrzucić. Spoko. Panie Michale, być może mam dzisiaj obniżoną percepcję, bo jestem niewyspany. Jedyną częścią mojego ciała, na którą podziałała duża kawa plus pół litra coli, które wypiłem w przeciągu ostatnich 2 godzin, jest mój pęcherz, ale nie jestem w stanie ogarnąć pani, pana projektu. Pewien. Jeszcze powiedziałeś P na początku i tak się ucieszyłem. Tak, chciałbym, tak. Serio, jest on tak niechlujnie napisany i zrobiony, że powinno się go drukować w podręcznikach, jak przykład, jak nie należy wykonywać projektów. Nie jestem w stanie nawet sprawdzić pana projektu pod względem merytorycznym. Może inaczej, wymagać to będzie za dużo czasu i sił, których nie jestem w stanie na to poświęcić. Nie wiem, czy na przykład na egzaminach pisze pan po kartce na wszystkie strony, skreślając połowę przy okazji, określając całość rysunkami, a następnie wylewa pan na swoją pracę kawę i taką mokrą, jeszcze kapiącą kartkę oddaje pan prowadzącemu, ale po przejrzeniu pana projektu mam wrażenie, że tak to właśnie wygląda. No i tak dalej, wiesz, jeszcze mniej więcej przez dwie strony tak. Dostałeś projekt napisany ręcznie? Nie, dostałem projekt napisany w formie elektronicznej, ale wyglądał gorzej niż jakby był napisany ręcznie. A ty możesz mieć kłopoty z takiego powodu, że napiszesz komuś coś takiego? Wiesz co, nie mam pojęcia, ale po prostu tak mnie człowiek nikt takim, wiesz, takiego kału mi ktoś nie podesłał. No, gdyby nasrał na kartkę i przysłał pocztą, to byłoby milsze niż to, co dostałem na maila. Wiesz, oddane jeżeli chcecie Maćkowi sprawić przyjemność, to już wiecie, jak to zrobić. Tak, mój adres jest na stronie Politechniki Lubelskiej. Jesteś w takim razie tutaj oficjalnie, jako przedstawiciel Politechniki. O, krap. Nie, myślę, że wszyscy utwierdzimy, że twoje zachowanie było uzasadnione i tak. Prawdopodobnie zasługujesz na podwyżkę i order. Order. Order in the court. Czuf, czuf, czuf. Tak, w każdym razie liczę na to, że mój mistrz Mateusz Rzet tak doceni swego małego padawana w mojej postaci. Tak? Ja doceniam generalnie. Ja uważam, że inaczej. W każdej dziedzinie naszego życia trzeba się szanować. W sensie nawzajem innych ludzi. I jeżeli ludzie siebie nawzajem nie szanują, to znaczy studenci nie szanują nawet sami siebie nawzajem, oddając takie prace, bo oni tym samym, wprowadzając taką pracę, mówią, to jest to, na co mnie stać. To mnie reprezentuje i mnie w całości. No generalnie tak jest, no bo on tak to utwierdza w przekonaniu, więc albo on nie chce tego zrobić, albo to jest najlepsze, co jest w stanie zrobić. No to jestem ja przelany na papier. I jest to smutne, to jest prawie jak na SP. Trochę. You said that. No wiesz, no widziałem swoją porcję ludzi pokazujących swoje palety na przeglądzie z malarstwa. Stwierdzili, że wyglądają fajnie. Paleta to jest to miejsce, gdzie mieszasz farby. Wydaje mi się, że przez to, że my w sensie Politechnika jest w stanie coś takiego powiedzieć, skrytykować kogoś i powiedzieć, że jego praca jest shitem na przykład i żeby postarał się bardziej, no to nie mamy potem takich słabych, wiesz... Wystaw na przykład, czy czegoś tak. Ale swoją drogą Koko mi podpowiedział dobry pick-up line, czy chcesz zobaczyć moją paletę? No, może to być spoko, tylko że bardziej pędzel chyba, no bo jednak też. No będziesz malował tak. Po jej palecie. No to fakt, to fakt. Czy będziesz moim płótnem? Słuchajcie, ja mam taką rozkminę. Czy można upić zwierzę? Jasne. W sensie, wiem, że to jest fizycznie możliwe, ale czy to byłoby okej?
w sensie? No nie wiem, no załóżmy, że masz psa, znaczy, no, co nie? Możesz psa upić, ale pamiętaj, że jeżeli będziesz że nie możesz uprawiać z nim seks, bo jest pijany i to jest nie po dżentelmeńsku. Nie, no wiadomo, że nie będę wbrew, wiesz, jedyne co zrobię z psem, jak będzie pijany, to przykryję go kocykiem, tak jak na filmiku. Instruktażowy. Filmik instruktażowy. No albo wiesz, bo masz psią karmę, nie? On wpierdoli tą karmę, nieważne jak smakuje, nie? Dolewasz mu załóżmy czegoś tam i ten pies pije, nie? Co on będzie robił, jak będzie pijany? No, będzie najczęściej? Będzie operowany zaraz później. To po czekoladzie. Nie, bo patrz, bo ja mam... Nie, w sensie po czekoladzie on może umrzeć, ale ja miałem psa na przykład i musiałem mu zrobić jakieś tam operacje nieprzyjemne. I on się rzucał, bardzo nie lubił weterynarza. Zdałeś więc wiesz, no albo mogłeś iść do weterynarza, dawać mu zastrzyk i patrzeć, jak on wiotczeje ci w rękach, albo lekko go upić. I on tak, wiesz, już potem się słaniał i to było lepsze dla niego, niż jak się stresował i wiesz, wyżywał. No tak, bo jak się napijesz, to generalnie jesteś wyluzowany dosyć, nie? I, no i tak zakładasz, że co się stanie, to będzie spoko. To jest jak po drugiej w nocy, wszystkie decyzje są spoko. Bo ja mam kolegę takiego, który miał kota, który miał wypadek. I ten kolega, jako że kot miał złamaną miednicę, nie mógł chodzić i strasznie go bolało, to kolega jarał sobie blanty i dmuchał na kotka i kotek się ujarał tym bo nie wiem, jeśli paliliście kiedykolwiek marihuanę, to ja słyszałem, że działa przeciwbólowo. I ten kotek... koledzy tak mówi. Tylko ta na receptę, nie ta nielegalna. Słuchaj, i ten kotek, ujarał się ten kotek i go nie bolało. I sobie siedział zadowolony, wszystko w porządku, wiesz, spoko, bardzo fajnie, polubił. I tak rozkminiałem właśnie, czy to jest moralne, żeby upić zwierzę, czy ono coś z tego wyniesie? Czy to jest, wiesz, spoko dla zwierzaka? Jak myślisz? Znaczy, no, bo taka, wiesz, papugi pirackie, zakładam, że one wpierdalały głównie rum. Ale to ptaki. Taki ptak żył na grochu i grogu. Czyli ty mówisz, jaka będzie wartość dodana z upicia zwierzęcia? No, to znaczy, bo jeśli to on ma nic z tego nie wynieść, to po pierwsze będzie mi go szkoda, a po drugie szkoda pieniędzy, bo alkohol nie jest tani. To nie jest tak, że idziesz do sklepu i mówią, o, jesteś super, dziś wyglądasz, oto rum, oto alkohol. Masz, wiesz co? Oto trzy alkohole. Ja ci zacytuję, był taki film Chasing Amy, w pogoni za Amy. Tak, był. Genialny film. I tam był motyw... Ktoś smarował spermą włosy w tym filmie. To ten film? Nie, było Something About Mary. Fuck. Jeszcze był Clerks i tak, Mallrats i tak dalej, ale no Chasing Amy Chasing miało... Amy nie widziałem. W pogoni za Amy. To nie był ten sporo. O rysownikach w ogóle. Głównymi bohaterami są rysownicy, więc... Jak bohaterowie każdego filmu prawie. Tak. O rysownikach. Nie, prawie każdego filmu bohaterowie są rysownikami tak naprawdę. W duszy. No zobacz, jest taki film, Poranny Kojota, polski film. Rysownikiem jest bohater. Raczej bohaterem jest rysownik. Batman, nie ma w Batmanie sceny, gdzie on rysuje, ale on projektował te swoje rzeczy, więc on też był rysownikiem, to też jest rysownik, Batman. On zgłębił wiele dziedzin nauki, jestem pewien, że zahaczył sztukę jako, wiesz, nauki humanistyczne. Także, poza tym, stary, Batman ma zajebisty design, ma super identyfikację wizualną, to jest fantastyczna, zaprojektowana sprawa, także nie powiesz mi, że ten koleś, wiesz, zdradził swoją tożsamość jakiemuś designerowi, nie, on, wiesz, nauczył się i wykuł to na, że tak powiem, lemieszu życia. Ja będę meta, ale powiem, że Batman został narysowany, więc musiał, przez rysowników, więc musiał mieć fajny design. Poza tym, właśnie, jeśli rysownik robi komiks, załóżmy, projektuje Batmana, to jestem pewien, że też w głębi duszy chce, żeby ten Batman też był rysownikiem, bo on chciałby być jak ten Batman. Także to tak, wiesz. Chciałby, żeby Batman, wiesz, nie miał co jeść. Ojciec chrzestny. Był rysownikiem? No. Czym malował? Ja nie widziałem tego filmu, ale słyszałem, że jest rysownikiem. Nie, ale wracając, tam był motyw, że Jay i Cichy Bob chcieli nauczyć małpę palić. O. Bo ja się zastanawiam ciągle, jaka jest wartość dodana tego, że dasz zwierzęciu alkohol. No. I pomyślałem, że nie mogę wymyśleć, co może być fajnego, jeśli nie mówię o takich, że trzeba zwierzę ogłupić, nie? Znaczy wartość dodana generalnie, czy dla zwierzęcia? No bo powiedziałeś, jaka jest wartość dodana, nie? Znaczy nie, bo wiadomo, że jest śmiesznie, jeśli pies będzie się słaniał i się wypierdoli, to jest śmieszne już dla mnie, to jest już wtedy zysk. No, ale zobacz, jeśli wartość dodana dla zwierzęcia, no to jeśli dasz małpie papierosy, to ona będzie wyglądała cool. Tak,
No, nie, więc wiadomo, to jest wartość dodana dla zwierzęcia. Ja zakładam, że cokolwiek dasz zwierzęciu, to będzie bardziej śmiesznie. Jeśli dasz mu coś, to zmieni jego zachowanie, śmieszne. Więc ja już jestem zadowolony, nie? Ja jestem już, jestem happy, ale zastanawiam się, czy to zwierzę coś z tego ma, czy coś z tego wyciągnie, nie? Jakąś naukę może. Nie pij więcej. Ale to taka to nie jest nauka. Jestem nie pij więcej, to jest coś, co mówisz, jak masz kaca, ale nie stosujesz potem. Jestem prawie przekonany, że jak dasz coś zwierzęciu, to ono będzie A, próbowało to zjeść, B, będzie próbowało uprawiać z tym seks. To są dwie rzeczy, które jest w stanie zrobić zwierzę z tym. Jeśli dasz zwierzęciu psu alkohol, prawdopodobnie będzie uprawiał seks z czymkolwiek. Nie będzie, bo nie będzie miał w ogóle żadnej krytyki do siebie. Stary, w ogóle wiesz o tym, że wiesz, że psom się wycina jaja, żeby nie były bezpłodne, bo psy się też kastruje, nie? Wiesz, bo mówiłeś o tym, że musiałeś psu zrobić operację i na pewno o to chodziło. Słuchaj, czy wiesz, że są psy, które zachowują popęd płciowy po tym? Nie zrobiłbym czegoś takiego zwierzęciu. Załóżmy, że nie zrobiłeś, słuchaj. Podobał mi się ton głosu Mateusza, którym to mówił. Nie. Taki lekko namiętny. Nie zrobiłbym tego nigdy zwierzęciu. Bo to jest takie smutne. To jest smutne. Bo to jest tak, jakbyś... Gdybyś wziął te zwierzę i najpierw uciął mu jaja, a potem zaszył mu usta, to ono by już nic nie miało z życia. W ogóle bierzesz kota, ucinasz mu jaja albo sterylizujesz i zamykasz go w jednym pomieszczeniu na całe życie i mówisz, haha, fajny kotek, miękki. No bo tak jest, tak ludzie robią. No to jest straszne. Ludzie biorą zwierzęta, a potem robią z nich to, coś, czym te zwierzęta nie są. Ludzie sobie kupują husky, bo ładnie wyglądają i nie wiedzą, że te psy potrzebują biegać i trzymają je, kurwa, w mieszkaniu na 5. piętrze. Bez jaj. Rozmawiasz z facetem, który ma huskiego na 4. piętrze. Ale ty z nim chodzisz przynajmniej. Chodzę. Do ciebie dzwonię, tak. To mówisz, że chodzisz. No tak, to fakt. To biegasz fakt. Z nim? Wiesz co, chciałbym, tylko mój pies nie potrafi biegać prosto, tylko biega zygzakiem. I tu pies jest drobny problem. Biegać, bo on. Nie, ty nie rozumiesz, stary, bo on potrzebuje pokonać dużą odległość. Ja więc jeśli on biegnie zygzakiem, to pokonuje większą odległość. To jest jego metoda. Tak. To fakt. Ty, stary, no ten pies potrzebuje, wiesz, trzy razy tyle ruchu, co ty, więc on robi trzy razy większą trasę. Może to jest wąż po prostu. To może być wąż. Są sposoby, żeby rozpoznać to. Creepy. Słuchaj, czy jest sterylizowany twój pies? Tak. Kurde, bo chciałem powiedzieć właśnie, że jak go zapłodnisz, to będzie składał jajka, jeśli jest wężem. Ale są inne cechy. Ale to już zostało sprawdzone. Czy ma cienki język taki? Nie. Nie ma. To może nie być wąż, to może być pies faktycznie. Może to jest. Znaczy to w zasadzie suka. No, ale to tak. Znaczy nie, tak na serio to jak ją dostałem, to była w fatalnym stanie, bo jestem... Czy to jest pies? Nie, to w zasadzie suka. To jest człowiek? Nie, w zasadzie to kobieta. No tak, coś w tym stylu. Tak. Uratowałeś tego psa w takim razie. Wiesz co, tak, tylko że dostałem ją właśnie strasznie chorą, jeszcze do tego w ciąży, no więc miałem do wyboru, albo będę miał być może pięć małych piesków niepewnych, albo jednego pewnego, więc dokonałem brutalnego wyboru i mam jednego psa. Bo to Mateusz jestem miał dzisiaj jestem złym człowiekiem. Aborcji. Nie, no. Wiesz co, ale myślę, że jesteśmy pod wrażeniem, że uratowałeś stworzenie. Ja jestem pod wrażeniem. To tak jakbyś stworzył życie. Stworzyłeś życie na... Ty masz dwa życia na swoim koncie, stary. Kurwa, to jest nieskończoność więcej od nas. No, my nie mamy z Mateuszem nic. Mnie, bo ja zabrałem parę żyć. No, no to jest prawda, bo ja zakopywałem z Mateuszem te ciała. Wiesz, bo mówi się, że przyjaciel to jest taka osoba, której po prostu wysyłasz SMS-a, gdzie zakopiemy ciało. Tak. Przyniosę znaczy łopatę które... i piło. Do której jak zadzwonisz w środku nocy, że zabiłeś człowieka, to ona się zapyta, gdzie zakopiemy ciało. Tak. To chyba tak jakoś szło. Słuchajcie... Jeszcze mam tylko jedną myśl, póki nie zapomnę. Tak. Konrad, do twojej teorii o filmach o rysownikach. Każdy film wojenny. Tak. Hitler był malarzem. Był malarzem, dokładnie. No, moja teoria sprawdza się w każdym momencie. Podaj jeden przykład, gdzie nie było rysownika, bohatera. Nie ma takiego filmu. No właśnie. Nie wiem, że nie ma takiego. Nawet nasz podcast ma rysownika bohatera. No do kurwy nędzy. Chociaż ostatnio słuchałem Schwinga i tak mi świta, że ten, że Gwiezdne Wojny chyba. Co? No chyba nie mają rysowników za bohaterów. To bzdura, co mówisz.
Tak, bo Anakin zaprojektował R2-D2 i C-3PO, tak, więc musiał ich narysować. Obi-Wan Kenobi był rysownikiem. On na Tatooine zarabiał głównie swoją sztuką, dlatego miał taki słaby dom. Dlatego ta planeta tak się nazywa. I chodził w szmatach. Od wszystkich tatuaży, które na niej zrobił. Nie miał pieniędzy, był biednym artystą. On projektował te. On rysował w piasku, ale jego dzieła zawsze zostały zwiane, zanim przyszła publika. On miał kupę kasy, ale był hipsterem, dlatego chodził po drapanych ciuchach. Słuchajcie, na Amerykę. Okej, okay, no to ja też widziałem. Maciek, opowiedzcie o tym, bo ja nie widziałam. Ja nie chcę spoilować. Generalnie polecam wam ten film, żebyś zobaczyć, bo bawiłem się na nim nawet dobrze. I muszę powiedzieć, że no, jeśli chodzi o klasę filmu o superbohaterach, to był nawet dobry. Co ty sądzisz, Konrad? Był okej. Okay. No ja mówiłem ci w zeszłym tygodniu moją teorię tego. Doliny. Doliny. Dziwaczności. No właśnie, nie? Znaczy, ja widzę wasz opis, no i tak muszę się przychylić do tego, że film musi być dobry. Gwałty, strzelaniny, Hitler i wina kobiety. Mniej więcej w ten sposób. Czego chcieć więcej? No właśnie, ja chciałem omówić te rzeczy, które mi weszły między innymi. Ja siedziałem z całym filmem, brychtałem się strasznie na tym filmie, no, bo co chwilę waliłem głową, pięścią w łeb, bo w sensie facepalma robiłem, bo nie mogłem zrozumieć, kto mógł coś takiego wymyślić. Moja ulubiona scena to jest, kiedy Kapitan Ameryka wraca do swojego domu i widzi w fotelu Nicka Fury'ego, tak, który patrzy na niego i Kapitan Ameryka mówi: nie dawałem ci klucza. On mówi: myślisz, że potrzebuję klucza? I tak sobie pomyślałem i wyszło mi to z ust na całe kino, tak: jestem czarny. To prawda. W ogóle, jeśli pomyślisz sensownie, to Kapitan Ameryka zabił Fury'ego. O Jezus, spoiler, przepraszam. Chyba będę musiał to wyciąć. Czy zabił? Słuchaj, on go zabił w tej scenie, no bo on zapalił światło, dzięki czemu snajper mógł zobaczyć go przez okno. Przepraszam, jeśli ktoś nie oglądał filmu. Ale to jest początek filmu, więc los. Słuchaj, jest silny, szybki, maram jest metal. Ja wrzucę taki tekst do podcastu, przy podcaście, że jak zaczniemy mówić o Kapitanie Ameryce, to jeśli ktoś go nie widział, niech przewinie 10 minut. Dobra, jedziemy dalej. Nie 10 minut, 30 sekund. 30 sekund, będziemy gadać o Kapitanie jeszcze przez przynajmniej pół godziny. Nie, ale ja nie będę spoilował i dobra, mam nadzieję, że ty też nie. Postaram się. Chciałem powiedzieć o gwałtach na fizyce, które generalnie fizykę muszę wyłączyć, jak oglądam filmy o superbohaterach, ale no w tym filmie tak, nie mogłem. A nie słyszałeś tego powiedzenia? Że jeśli wprowadzasz fizykę do świata fantazy, to Bóg zabija dziewczynę kota? Tak, ale nie, ale fizyka może być spoko, mogą być jakieś zasady tego. Nie może być takiej sytuacji, że ja przez cały film oglądam i zastanawiam się, czy Kapitan Ameryka jest, wiesz, nie do zranienia, bo on w żadnym momencie nie leci mu krew, wiesz, nic się nie da się go zranić. Ma potęgę PG-13. Jeżeli koleś jest niesamowicie zrobiony, wiesz, niesamowicie silny i tak dalej, i nie da się go zranić, to nawet, wiesz, po co oni do niego strzelają, czy robią cokolwiek? Ale jego się da zranić, jeżeli byłaby to ważna scena, to mógłbyś go strzelić. No właśnie, ale jest taka scena, że on zostaje postrzelony. Tak. Rakietą. Rakietą? Zostaje postrzelony rakietą. Zasłania się tarczą, odlatuje parę budynków dalej, Mateusz, i wraca się i mu się nic nie dzieje. Ty nie słyszysz, co sam mówisz? Zasłonił się tarczą. Jezus, no ja nie wiem, czy... Gdzie ale ty się uczyłeś fizyki? Ale został rzucony z tą siłą. No to nie, bo tarcza, to jest super tarcza, Mateusz. Ona przyjęła wszystkie obrażenia. Tak myślałem właśnie. Poza dobra, tym, druga sprawa. Prawdopodobnie ma twarde kości bardzo. No, to nawet jeśli ma twarde kości, to super, niech jego szkielet zostanie, a skóra odleci. Nie, bo ma też twardy strój. Który trzyma ten. A coś jeszcze twardego, ale mów dalej. Twardą tarczę. Tak. Jeśli chcielibyście kiedyś zrobili superkomputer, na którym mielibyście tajne dane, no, i nie chcielibyście, żeby ktoś je, broń Boże, kiedykolwiek ukradł, wystarczy, port USB. W tym komputerze nie zrobicie portu USB, żeby nikt nie mógł włożyć pendrive'a. Tak, a to były takie kozackie pendrive'y, ale takie wielkie, wielkie pendrive'y, jak batony, że tak powiem. Zdradzę wam, że w tym filmie jest scena, gdzie koleś wchodzi do laboratorium starego na dziesiątki lat i pierwszy komputer, który spotyka, ma USB. Tak, a ten komputer jest w ogóle prawie, że na karty perforowane. Na taśmy jest właściwie. Jest na taśmy, ale ma wejście USB. Druga sprawa, strzelać czy pojmać? To jest generalnie... Jak ja bym był wielkim złym, tak, to bym powiedział na przykład: słuchajcie, jest Kapitan Ameryka, chcę, żebyście go zabili.
chcę, żebyście go pojmali, tak. Ale nie kurwa dwa na raz. Jeżeli do niego strzelacie, to jeżeli już jesteście i macie go na muszce, to go zabijcie. Nie, jeżeli nie chcecie wolno. Go pojmać, to nie strzelajcie do niego najpierw. To prawda. A nie róbcie takiej sytuacji, że strzelacie do niego przez pół miasta. Jest scena przez pół miasta, wszyscy do siebie strzelają. A potem jak go osaczą, to nie strzelają. Potem już. Go osaczą. Stój. I mówią, nie, nie, nie zabijajmy go tutaj. Przed chwilą jebnąłeś w niego rakietą. Ale on miał tarczę wtedy. Oj tam, oj tam. Druga sprawa. No. Jest, znacie ten motyw, jak jedzie sobie bohaterka, jedzie sobie bohater z bohaterką, czy tam cokolwiek, ucieka koleś przed kimś, kto go ściga. I spotyka laskę i mówi, pocałuj mnie teraz. I się całują i tamci ich nie zauważają. Tak. Więc gdybyś kiedykolwiek szukał jakiegoś przestępcę, kogokolwiek poszukiwał, to powinieneś patrzeć tylko po parach, które się całują. Tak, to jest niezła strategia. Bo to będą ci, których szukasz. Wszyscy najlepiej jak się całują się niezręcznie, to wtedy jest dużo wskaźnik. Gdzie, kiedy wiesz, na przykład ona obejmuje go, a on stoi wyprostowany sztywno. Tak, i mówi, robię to dla mojego ojczyzny. For America. Druga sprawa, jest ostatnia sprawa z mojej strony. Mhm. To jest hitlerowski robot z radziecką gwiazdą. Generalnie, what the fuck? Biorą kolesia, bez spoilerów. Pojawia się koleś, który ma wielką metalową rękę, to na której jest radziecka gwiazda. Film jest o walce z nazistami mniej więcej. Więc skąd ta radziecka gwiazda się wzięła? I to jest taki skrót, że wzięli tą postać, ona w komiksach ma radziecką gwiazdę, bo została zrobiona przez radzieckich naukowców. Tak. W filmie zrobił ją nazistowski naukowiec i dał mu kurwa radziecką gwiazdę. Nie do końca nazistowski, on był hydrowy. On był hybry. Ze szwajcarski. Szwajcarski. Nie ma krajów w tym filmie, tylko Ameryka. I nie, hydra. No jest też Hitler. Jest Ameryka, jest hydra. Hitleria. Był Hitler w filmie? No przecież jak? Wydawało mi się, że był Red Skull. Hydra to są wszyscy naziści. Naziści. Ja myślałem, że są robieni na nazistów, ale oni tak jakby zastąpili jest nazistów. Jest swastyka, jest Hitler nawet w pewnym flashbacku. Kurwa, to nie, to umknął mi. Nie czaję, jak można zrobić coś takiego, żeby na potrzeby filmu, wiesz... No bo fani się ucieszą, bo znają postać. No ale ta postać mamy powinna... Mamy tę rękę. Jest swastykę. Ma bardzo słaba postać. Ale macie dzięki temu kolejny film o rysownikach. Był Hitler. Tak. Ale Hitler był tak... Hitler był w tym filmie tak czy siak. Tylko, że nie wiadomo dlaczego połączyli po prostu tego robota z Hitlerem. Chociaż był zrobiony przez radzieckich naukowców. To mnie bolało bardzo, jak widziałem. Czemu dałeś mu na rękę radziecką gwiazdę zamiast naszego symbolu nazistowskiego albo Hydry? A tak, nie wiem, podobało mi się. No zabrakło mi sierpa i młotek. Znaczy, albo możecie się pocieszyć, że ktoś się jeszcze mniej zna na geografii niż wy i wiesz, Niemcy, ZSRR, jeden chuj. Po środku Polska. Tak, no. Mogliby dać flagę Maroko, taki Poland Ball. Dobijają mnie, ja ci powiem jedną rzecz, która mnie dobija w takich filmach, bo robisz film, który stara się być mieć poważne momenty i opowiadać historię ze żołnierzami, prawda? Tak, to prawda. Że jeśli robisz sytuacje żołnierskie, które ja widzę, że są debilne, a nie jestem militarystą ani fanem historii militarnych, jeśli ja widzę, że to jest debilne, no to musi być naprawdę głupie. Ej, to było takie rzeczy, które to były 3 razy czy 4, że koleś właśnie... pokonuje kogoś i nic z tym nie robi tak, dalej. Pokonasz kolesia, przypadkiem nie wyciągnij jebanych kajdanek i nie przykuj go do kaloryfera, bo kurwa to by była strata 5 sekund twojego życia. Lepiej dostać kulkę potem, kiedy wstanie za 5 sekund i obwiniać kobietę, która akurat robiła coś innego, że to jej wina. Ja brechtam w ogóle z tego, że Kapitan Ameryka nie zabija, chociaż jest żołnierzem. No. Tak mi się wydaje, ale generalnie nie ma problemów, że wszyscy dookoła niego zabijają. On generalnie jest takim zajebiście convenient man. Taki koleś, który przychodzi i mówi, nie zabiję ciebie, ale ona to zrobi. Tak, poza tym on... Znaczy wiesz, jeśli chcesz się trzymać praw fizyki, to jego ciosy pięścią prawdopodobnie kręcą karki ludziom. No mam nadzieję. Ale jest jedna scena, która mi się strasznie podobała, kiedy kapitan spadał i jak lądował. Ale to nie chcę nikomu mówić, jak zobaczycie film, to jest moja ulubiona scena filmu. Poza sceną, w której kapitan biegnie przez korytarz. Ta scena jest super. Jest ekstra. Jest dobra. Kończymy o kapitanie w takim razie, bo boję się, że zaraz powiem coś więcej.
boję się, że zaspoiluję coś. Poza tym Maciek nie widział i jest mi przykro, że nie. Mógłbyś udawać, że widziałeś i powiedzieć coś z dupy wyciągnąć. Mógłbyś wymyślać scenę generalnie. To prawie nie byłby spoiler wtedy. Oh, fuck. Ja miałem... Urzędy. Tak, ja mam fajną historię, bo ja dzisiaj cały dzień spędziłem jeżdżąc po urzędach, bo powiem wam, co się stało. Wczoraj był komiksofon, prawda? I ja radośnie, wiecie, jak komiksofon, czyli pijesz piwo. Ja wypiłem 3 piwa, jestem radośnie pochmielony i wracając do domu otrzymuję list do ręki. I Monika mówi, to jest list, który dostałam od kogoś tam i to jest list do ciebie, który przyszedł na adres twojej firmy i nie chciałam ci go dawać wcześniej, żebyś się nie martwił. I otwieram ten list, to jest list, który jest opóźniony o 3 tygodnie, ponieważ zapomnieli mi go dać. Cease and desist. I w liście jest powiedziane mniej więcej, panie Konradzie, nie złożył pan potrzebnych dokumentów i jeśli pan ich nie złoży do 10, czyli do dzisiaj, dokładnie do wczoraj, to cofniemy panu dotację, będzie pan musiał ją spłacić z odsetkami. A ja tych dokumentów nie mam, bo muszę je załatwić w ZUS-ie, muszę je załatwić w Urzędzie Skarbowym i paru innych miejscach, nie? Także super, generalnie... nie dałam ci, żebyś się nie martwił. Nie, zestarałem się potwornie. I musiałem, najlepsze jest to, że musiałem złożyć jeszcze oświadczenie, dlaczego ja tych dokumentów nie złożyłem przypadkiem. Już pominę bieganie po urzędach. Bieganie po urzędach było spoko, bo miałem fantastyczne panie urzędniczki, które robiły taką robotę, jaką powinno się robić w urzędach. Gratuluję i dobrze ludzie na właściwym miejscu, ale słuchajcie. Czy piły kawę i piłowały paznokcie? Nie, były doskonale pomocne, zrobiły wszystko, czego potrzebowałem i były przy tym uśmiechnięte i miłe. Kocie, urwę ci kurwa łeb. Słuchajcie, idę do tego urzędu. Na jednym oddechu. Nie, najlepsze jest to, że my konsultujemy generalnie z siostrą Moniki, która jest bardzo sprytna, jeśli chodzi o biurokrację i takie rzeczy. Konsultujemy, ona mówi, powinieneś napisać, że wyjechałeś na 1,5 miesiąca, bo to jest dobry powód i tak dalej. Ale wiecie, nie wiem czy mnie znacie, ale ja generalnie mam taką twarz, która nie umie kłamać. Konrad generalnie potrafi, jest... Powiem wam tak, wjeżdżamy na trening i jak jeździmy na trening akrobatyki, to trzeba przejechać przez taką bramę. Gdzie pobierają pieniądze. Gdzie pobierają 3 złote za parking, ale nie jeśli jesteś studentem AWF-u. I ja dawno zauważyłem, że jeżeli wezmę techniczną legitymację i po prostu machnę, to oni nas przepuszczą. Tak. Ale Konrad ma taką twarz, że nie wystarczy, widać, że on siedzi obok i koleś generalnie zatrzyma się. Machnie, sprawdzi tą legitymację, zobaczy, że nie jest to z Politechniki, że jest z Politechniki, a nie z AWF-u i zażąda 3 złotych. Tak działa twarz Konrada. Moja twarz przyciąga kłopoty, bo moja twarz mówi, jestem winny czegoś, zatrzymaj mnie. Dlatego... A nie próbowaliście jeździć na trening z workiem na głowie Konrada? No, ja zacząłem się nie zatrzymywać po prostu, kiedy macham tą legitymacją i przejeżdżam. Goń mnie. Trenujesz szlaban. Słuchajcie, muszę skończyć. Jedna rzecz jeszcze. Ja poszedłem do tego urzędu i stwierdziłem, nie będę zalewał, bo jeśli będę kłamał, to na pewno źle na tym wyjdę. I poszedłem i napisałem tak uzasadnienie. Nie, słuchaj, napisałem uzasadnienie. W ogóle cud biurokracji. Uzasadnienie miałem złożyć, żeby trafiło do kobiety, która pomagała mi je napisać. Ale biurokracyjnie to uzasadnienie musi pójść przez kancelarię, musi zostać zaksięgowane i dopiero trafi do niej. Także pisałem razem z nią uzasadnienie do niej samej. I napisałem mniej więcej, żeby nie mówić tutaj w oficjalnych słowach, napisałem mniej więcej tyle, że jestem matołkiem i zapomniałem. Powiedziała, że okej, że nie jestem jedyny. Także przeżyłem. Udało mi się wszystko odkręcić. Jestem z siebie dumny i mam jedną nieprzespaną noc. Mam nadzieję, że przynajmniej, że jest po wszystkim, nie? Że się udało. Tak, było spoko. Udało mi się 3 razy pójść do złego urzędu ZUS-u. Bo za pierwszym razem trafiłem do złego, za drugim razem pomyliłem adres, bo myślałem, że wiem, gdzie to jest, a nie wiedziałem. I za trzecim razem wreszcie mi się udało. Maćku, ty masz jeszcze jakąś historię z urzędem. Tak, znaczy wiesz co, ja mam z ZUS-em taki, wiesz, właśnie absurd, który mi kosztował ostatecznie 4,5 koła. Nigdy nie zapłaciłem tyle za nic. Ha, no widzisz. Ja zapłaciłem. Ale też nie mam dzieci. W czasach przed dziećmi. Zresztą dzieci jak się rodzą, to jest teoretycznie fajnie, bo nie dość, że dostajesz becikowe, to jeszcze jeśli jesteś na przykład jakiś ubezpieczony, to jest coś takiego, czego ja nie rozumiem, ale z czego z uśmiechem na twarzy skorzystałem, czyli ubezpieczenie od urodzenia się dziecka. I jak dziecko ci się urodzi, to tak out of nowhere, to dostajesz tam powiedzmy za 1200 czy 1400 zł. A becikowe tyle, wiadomo, że tyle kosztuje utrzymanie dziecka przez całe jego życie. Przez całego życie. Słuchaj, a to jest jakiś fajny szmal, to becikowe? Wiesz co, tysiak, więc nie wiem, czy to jest fajny szmal. Możesz kupić świnie za to.
mogę kupić świnię, tak, po czym ją wykarmić, tak, i zacząć na chrzcinę, tak. Na przykład, jak dziecko będzie już w stanie docenić dobrą wieprzowinę? Mógłbyś kupić małą świnię, żeby była dorosła wtedy, kiedy dziecko. Tak, nie wiem, tak, świnie żyją. Ja to wygoogluję, a ty mów dalej. Spoko. Nie, wiesz co, miałem kiedyś firmę i ten, ogólnie czułem się młodym, pięknym, prężnym biznesmenem. I jednocześnie pracowałem na jakiś tam kawałek etatu, więc korzystałem z takiej luki, nazwijmy to sobie, w płaceniu ZUS-u, że jak zarabiasz w okolicach pensji minimalnej, to płacisz wtedy tylko i wyłącznie chorobowy bodajże, a nie płacisz zdrowotnego czy coś w tym stylu. Bardzo sympatycznie. Bardzo sympatycznie, tak. Ale. Tylko był jeden. Tak, ale. Był jeden problem, bo w pewnym momencie pensja minimalna poszła do góry, natomiast pensja, którą ja zarabiałem, została w miejscu, bo to były trochę inne pieniądze. I się rozminęło. Zarabiać poniżej. Poniżej, to tak. Dobrze. Tylko że ja. No wiesz, tylko że. Już nie było to w okolicach. Nie było to w okolicach, rozjechało się dokładnie o 3,70. I co, i nagle. No i nagle tak, musisz płacić pełny ZUS? I nagle muszę płacić pełny ZUS, przecież najlepsze jest to, że ja tą firmę zamknąłem w ogóle, wystawili mi wszystkie kwity, że nie zalegam i tak dalej, no nie? No. Po czym 5 lat później dostaję piękny list od ZUS-u pod tytułem oddawaj 4,5 tysiąca sukinsynu, przy czym nie jest napisane za co, wiesz. No i teraz zaczynają się schody, bo tak... Gdzie moje pieniądze? Znaczy tak, ale wiesz, dostajesz taki list... Where's my money? Tak, bitch. No. I wiesz, najlepsze jest to, że poszedłem do ZUS-u. Babka oczywiście w ZUS-ie nie chciała mi nic powiedzieć, tylko wiesz, pan zapłaci 4,5 tysiąca, to panu powiem, dlaczego pan nie płaci. Za, nie? Za co chcecie te pieniądze? I don't know. Byłoby tak. Fajnie, jakby pan dał. Tak, wiesz... Fajne, masz 4,5 tysiąca, szkoda by było, gdyby coś się im stało. Stało, tak, dokładnie. A nam się kawa skończyła, no więc sam... No. Tyle kosztuje nie. Kawa właśnie. Tak, więc wiesz, jako młody, kształcony z wielkich miast, tak, zażądałem rozmowy z przełożonym. Oczywiście powiedziano mi, że przełożonego nie ma, ale jakbym chciał, to on będzie jutro tam w pokoju, powiedzmy sobie, nie wiem, 708. No i następnego dnia poszedłem, okazało się, że nie ma pokoju 708. Co więcej, nie ma faceta o takim nazwisku, którego szukam, no. Więc a 12% Strixa. 12% Strixa, bez kitu. No nie, ostatecznie udało mi się znaleźć na drzwiach, na którym piętrze przyjmuje kobieta, która jest podpisana pod tym pismem. No i okazało się, że security w ZUS-ie jest zajebiste, bo tam na każdym piętrze w ogóle jak wychodzisz z windy jest domofon i teoretycznie powinieneś zadzwonić tym domofonem, powiedzieć po co przychodzisz, no i tam cię wpuszczą. Tylko na szczęście nikomu z tego domofonu się nie chce korzystać, więc zasadniczo wciskasz pierwszy lepszy guzik i automatycznie ci otwierają. No nie, więc jak wiesz, w domu. Tak. Jak w domu. Naciskasz wszystkie naraz i ktoś otworzy zawsze. Coś, tak, tylko, myślę, że pizza. Tak, tylko musiałem się ugryźć w język, żeby nie powiedzieć ulotki, no nie? Wiesz, no. I w każdym razie... Tak, no jeszcze, że na się pisz, albo pizza, tak. I skończyło się prawie jak Konrada, czyli pisałem jakieś dziwne wyjaśnienia do kobiety, u kobiety, do której to wyjaśnienie miało być napisane, no ale niestety, wiesz, prawo jest prawem i chuja, że 3,70 się panu rozwaliło przez 3 miesiące dokładnie. Czyli nie powinien pan nam oddać 10 zł z groszami, no nie, tylko proszę oddać 2000 coś plus odsetki za 5 lat. No w sumie 4,5 tysiąca. I nie mogłeś napisać podania o uchylenie czy czegoś takiego? Wiesz co, i teraz jest najlepsze, bo podanie o uchylenie nie, bo zasadniczo no, jest pan krytynem, że pan nie wiedział, tak? Niestety, wiesz, w tamtych czasach prawo nie działało tak dobrze jak dzisiaj to u ciebie, że napisałeś, że jesteś matołkiem i już ci wszystko wybaczyli. No, to były jeszcze czasy... pracy, to co innego. No i dlatego teraz mamy dziurę budżetową, bo wszyscy nagle są matołkami. Słuchaj, jeśli ty myślisz, że w dzisiejszych czasach oni by ci wysłali maila pierwszego miesiąca, kiedy było coś nie tak, że coś jest nie tak, to się mylisz, tak by nie było. No, nawet ich nie podejrzewam o to. Ale wiesz co, już tak kończąc temat, to najlepsze jest to, że masz dwie formy zapłaty. Możesz zapłacić naraz 4,5 tysiąca, jeśli od ciebie odpieprzają, albo możesz rozłożyć to sobie na raty. Z tym, że jak rozłożysz to sobie na raty, to odsetki cały czas ci lecą, więc zamiast oddać 4,5 tysiąca, to oddasz na przykład 5 albo wiesz, albo 6, w zależności od tego, ile masz, wiesz. Wszystkiego dobrego na urodziny. W absurdalne sytuacje się czasami tworzą w ogóle. No, w ogóle jest tragiczna historia. No, a jeszcze już, tak, a już tak ostatni koniec. Jakby was kiedyś ścigała skarbówka, to wystarczy, że bodajże tam 5 albo 10 lat, nie jestem pewien, chyba 5 lat się poukrywacie, już skarbówka wam nic nie może zrobić, tak? Jak przez 5
5 lat was nie znajdą. Bo jest przedawnienie? Bo jest jakieś przedawnienie, tak. Natomiast w ZUS-ie mają 10 lat, ale od momentu wszczęcia postępowania. Czyli wiesz, w tym momencie powiedzmy sobie, nie wiem, masz firmę, coś z nią było nie tak, zlikwidowałeś, jesteś szczęśliwym człowiekiem, po czym masz 66 lat i chcesz iść na emeryturę już, tak, powoli. Składasz papiery do ZUS-u, że chcę te 10 zł od was, tak, emerytury, zapracowałem na nią. A oni powiedzą, dobra, najpierw 120 tysięcy musisz oddać odsetek. A jak nie, to mamy 10 lat, żeby to z ciebie ściągnąć. Fuck. A może za 10 lat będziesz martwy, to nie jest taki zły układ. No, nie będziemy musieli popłacać emerytury. Profit. Profit. ZUS zyskał na tym. Zajebista sprawa. Swoją drogą znalazłem, ile lat żyje świnia. Przy okazji dowiedziałem się, ile żyje zebra też. Spoko, a ile żyje urzędnik ZUS-u? Nie wiem. Krap. A tak długo, aż nie trafi na stoły. Świnia. Na salony. Słuchaj, ale mówisz o świni czy o zebrze teraz? O ZUS-ie. Słuchaj, świnia żyje od 15 do 20 lat, ale się ją ubija zwykle jak ma 12. A zebra żyje około 20. Zakładam, że koń też żyje około 20, ale nie wiem. Miłośnicy koni, ten, łączcie się i powiedzcie mi. Nie ufam waszym zwierzętom. Autentycznie nie ufam koniom tak bardzo. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak bardzo nie ufam tym zwierzętom. Nie ma drugiego zwierzęcia, któremu ufam mniej niż koniom. Wiecie dlaczego? Bo Konrad kiedyś przegrał w karty z koniem. Nie przypomina mi tego nawet. Tak, przegrał Sokoła Millennium. To nawet nie była uczciwa gra, ja nie wiem jak. Oni mają inne zasady, wiesz jak się gra w tego, w Macao i każdy ma inne zasady i musisz zagrać jedną partię najpierw, no, żeby konie mają najgorsze zasady. No tak, tylko że graliśmy, to ja myślałem, że to jest ta pierwsza partia, a on już zakładał, że gramy o kasę. No i wiesz, pierdolę takie granie z koniem. Zatem, kurwa, konie twierdzą, że wszystkie damy ratują, na przykład. No na przykład, a to wiadomo, że tylko dama kier i dama pik. Ja zagrałem zawsze, że tylko dama kier, ale widzisz, ty jesteś rozsądny, z tobą można zagrać jedną partię i ty powiesz, dama kier i dama pik ratuje, a ja powiem, no dobrze, gramy w ten sposób, wszystko w porządku, widzisz? Dogadasz się z człowiekiem, z koniem się nie dogadasz za chuj. A twoja nienawiść do koni nie wynika z tego, że podobno rysownicy strasznie nie lubią koni, bo na żadnej ASP nigdzie nie uczą dobrze, jak masz narysować konia, to jest najgorsza rzecz na świecie? To możliwe. Ja nigdy nie próbowałem rysować konia, bo ja nie ufam tym zwierzętom. Nie, naprawdę, nie ufam mu, że wyjdzie dobrze. Nie ufam koniom bardzo mocno. Dobra, jako że prowadzę ten odcinek, kończymy rozkminy, ziomki. Tak, okej. Okay. Nie, rozkminy były zajebiste. Dobra. Było spoko, ale jeszcze jest aftershow później, więc mamy ten trochę czasu. Ja mogę mógł się poznać nad końmi w aftershow? No, możesz zwalić jakiegoś konia ze stołka. Pierwszy news. Jest kogo? Skarbowa ruletka. Czytaj. Tak. Zasadniczo człowiek zrobił sobie na imprezie integracyjnej zdjęcie przy stole do ruletki, wrzucił je na Face'a i się bardzo cieszył, po czym któregoś pięknego dnia dostał pismo z Izby Celnej, że łamie ustawę hazardową i promuje hazard. I zasadniczo nikogo nie obchodzi, że zdjęcie jest zrobione na imprezie integracyjnej, że w ruletce nie ma kulki, ani facet nie ma kulki w ręce, po prostu stoi przy tym stole. Nieważne, płaci 3300 zł mandatu. Bo to jest w sumie promocja hazardu. Popatrz na tego pięknego skurwysyna. Ale w ogóle, jak zrobiliście ten news napisany, jest motyw, że jest całe tłumaczenie i tak dalej, że on nie promuje hazardu i tak dalej, jest podpis. Dodajmy, że słuchasz Radia Z jest osobą niedowidzącą. Jakby to kurwa miało znaczenie. No może myślał, że wiesz, że miesza ser. To po środku wygląda trochę jak taka mała szisza. Myślę, że rozpala. Ale w ogóle nie wiem, czy tam przewinęliście niżej, jest w ogóle genialne wezwanie zeskanowane tego, że wzywa się pana do osobistego stawiennictwa w dniu tam w Urzędzie Celnym w Piotrkowie Trybunalskim, budynek przy parkingu dla tirów. Oni mu piszą, podają mu duży obiekt obok, żeby mógł znaleźć, bo jest niedowidzący. Ciekawe, ile osób się pomyliło i weszło do parking i weszło do jakiegoś tira. Wiesz, na rozprawę sądową. Tak. Czajcie, że w ogóle, bo to jest celny, urząd celny, jest przy parkingu dla tirów, muszą mieć parking dla tirów, bo sprawdzają tiry. To jest zbyt faktualne. Ten koleś naprawdę promuje hazard. Ja bym zagrał, jakbym go zobaczył. Widzę go teraz i gram. No taki ten, taką stronę z hazardem. Och. Mam kolegę, który utrzymuje się z hazardu internetowego.
gra w karty, gra w pokera przez internet. Wygrywa w pokera i wygrywa na przykład 10 tysięcy, 20 tysięcy złotych. Bo przez pokera ma tak naprawdę poker face'a. Stary, czyta książki o pokerze, żeby lepiej grać, lepiej czytać przeciwników i wygrywa turnieje pokera przez internet i utrzymuje się z tego. To nie wiem, ja kiedyś grałem trochę w Texas Hold'em, ale bardzo szybko mnie to znudziło. Bo rozkminiłeś wszystko, co można było rozkminić. Nie, po prostu... Nie wiem, to jest jakieś... Trochę to jest tak, że albo się uczysz rozkminiać wszystkie systemy, albo jeden, nie? Do perfekcji. Mhm. Są systemy w tej grze? Nie, no mówię w sensie bycie robotykiem, nie? To jest w ogóle jak działają systemy. Aha, to, no tak. Nie, bycie w tym. A możesz się nauczyć do perfekcji jednego systemu. Dark Souls jest fajne, ale ile chciałbyś grać w tą grę? Powiem ci, jak wyjdzie dwójka na PC-ty. No ale nie. Ty możesz grać tylko w jedynkę. To nie, już mam dosyć. Po 230 godzinach mam naprawdę dosyć. Nie mogę patrzeć na tą grę już. No ja tak samo miałem z pokerem. Okej. Okay. Oj, cóż. Słuchaj, ja chciałem wam opowiedzieć o tym, jak rzuciłem studia, by zostać strażakiem. No powiedz mi, zawsze się zastanawiałem, dlaczego to zrobiłeś, bo miałeś obiecującą karierę w robotyce. Wyszedł nowy hełm dla strażaków, nazywa się Citru. Mhm. I generalnie ten hełm jest wszystkim tym, czym Google Glass chciałoby być. To jest generalnie hełm, który daje wirtualną rzeczywistość i pozwala... założenie jest takie, że on pozwala ci widzieć przez mgłę. Przez dym na przykład, tak? Przez dym, dokładnie, nie przez mgłę. I pozwala ci się nawigować w jakimś otoczeniu, gdzie tego nie widzisz, poprzez właśnie tą wizję, ten augmented reality, nie? Mhm. Nie tylko on jest w stanie, wiesz, przez Wi-Fi się łączyć, ale także ma kamerę optyczną, wizję tą rozszerzoną, na przykład pozwoli zlokalizować ci człowieka przez to i podświetli ci, że to jest człowiek, nie? W gruncie czegoś tam. Zrobione jest to niesamowicie. Ale ma ten? Możesz ten Facebooka zainstalować? To jest Android? Nie, to jest generalnie cały taki hełm, cały system robiony przez, właśnie nie wiem, przez jaką firmę. Nie, no tak, ale wiesz, bo te rzeczy się rozbijają zawsze o support tak naprawdę trzecich firm, nie? Czyli myślisz, że gdyby... Jeśli Twitter i Facebook wypuszczą aplikację, jeśli, wiesz, ludzie będą chcieli wypuszczać aplikację, widzisz, jak Windows Phone funkcjonuje, nie funkcjonuje, no bo poza tym, że ludzie z biznesu z niego korzystają, to ludzie tacy jak my nie są zainteresowani, bo my potrzebujemy, wiesz, wsparcia aplikacji. Czyli na przykład Mateusz wyniósł z domu płonącego domu kotka. Tak. 10 osób lubi to. No tak, bo masz połączenie z Facebookiem, wszystko gra, nie? Ale właśnie jeśli widzisz, jeśli nie będzie supportu dla aplikacji, to ja myślę, że tylko strażacy będą tego używali przez chwilę, a potem wrócą do telefonów i będą wyciągali ludzi z płonących budynków przez telefon. I dawałbym premię strażakom, no. Ile lajków mają pod swoimi postami. No tak, ale to wtedy będą na przykład trzaskali sobie zdjęcia z ludźmi zamiast wynosić ich z budynków, bo to będzie miało więcej lajków. Ale widzieliście to zdjęcie bodajże chyba ze Szwecji czy skądś, gdzie jest chyba goły facet przyklejony taśmą samoprzylepną czy coś w tym stylu do słupa i gdzieś wisi tak ze 2 metry nad ziemią i pod nim stoi policjant i sobie właśnie pozuje do zdjęcia. Jest podpis, uratujemy cię, tylko najpierw focia na fejsa. Ja myślę, że to nie jest, nie potępiałbym tego zachowania. Ale focie na fejsa, czy wiszenie na 2 metrach, będąc nagim i przylepionym do słupa taśmą samoprzylepną? Żadnego z tych rzeczy bym nie potępiał. Znaczy No jak jest przylepiony samoprzylepną taśmą, no to i nie spadł przez te 2 godziny, no to nie spadnie w ciągu najbliższych 10 sekund. No, to jest w chuj trudne, stary, przylepić samego siebie taśmą do słupa. To jest naprawdę duży ten. Ja bym się cieszył, że robiłem mi zdjęcie jeszcze, żebym mógł, wiesz, udowodnić ludziom, że to zrobiłem. No, ale myślę, że jak sam się przylepisz taśmą do słupa, to nie będzie trudne też samemu zrobić sobie zdjęcie wtedy. No, może masz rację, kurde, ale nie, bo są takie rzeczy, gdzie nie możesz oczekiwać od człowieka, że nie będzie człowiekiem i nie zrobi sobie zdjęcia. Są sytuacje, w których faktycznie tego nie zrobisz, na przykład ja znalazłem trupa w jeziorze kiedyś i nie zrobiłem zdjęcia. I pomyślałem o tym dopiero później, kiedy już, wiesz, było po wszystkim. To prawdopodobnie znaczy, że jestem zdrowy psychicznie jeszcze. Ale bo byłeś wtedy zdrowy psychicznie. Wtedy byłem. Żałuję tego, że tego nie zrobiłem, ale może to był lepszy pomysł, że tego nie zrobiłem, bo nikt nie zabrał mi telefonu, nie wyjebał go do wody. A propos głupich rzeczy, pogadajmy o wódce. Mówisz, że ja. Pogadajmy o niej. Dobrze. My w Polsce cały czas szukamy polskiej Nokii, którą moglibyśmy zawojować świat. Nie zauważamy, że mamy ją pod nosem. Polską Nokią może być polska wódka. Może być.
Może być. Tak jakby, wiesz, nie była. Nie, wiesz co, po prostu są takie koszulki z napisem Wódka Connecting People, no nie, i tak sobie wyobrażam, że jest taki, wiesz, wielka taka rada jakichś menadżerów odgorzały i tak, co możemy zrobić, jakieś nowe hasło reklamowe, tak, bo się nie sprzedaje. O, widziałem na bazarze taką koszulkę, no nie, wiesz, i o, dostajesz awans z sukinsyną. Tak. Jest dobre hasło. Tak, prawie jak jogurt za złoty 29. It will fuck you up powinno być na plakacie. Jest sprzedane, bo kochanie, dzisiaj pijesz przez twarz. Ej, ale wiecie, że to jest faktycznie dobry moment dla polskiej wódki. Wiecie dlaczego? Dlatego, że będzie embargo na Rosję. W sensie ludzie będą bojkotować rosyjskie produkty, ponieważ tak, Rosja najeżdża kraje. Kto inny kupi wódkę jak nie Rosjanie? Nie. Rosjanie mają swoją, ale Amerykanie lubią pić wódkę. I teraz nie kupią Amerykanie nie lubią pić wódki, Amerykanie piją whisky. Ale oni nie wszyscy piją to samo. A tak jak my nie pijemy zawsze. Wiesz, wódki. Kto kupuje wódki? Wódkę w Ameryce? Kto? Polacy. No, dziękuję. Nie, patrz, tak jak ja mieszkam w Polsce, a wolę pić whisky albo rum, tak samo w Ameryce muszą być ludzie, którzy wolą pić wódkę. No bo ty jesteś Amerykanem. Jestem trochę, no. Znaczy, wiesz, mam... Nawet nazwisko. Mój tata jest Amerykaninem, a jestem półAmerykaninem, to nie, wiesz. Jesteś też półgruby. Jestem półgruby, co to znaczy? Że masz, nie wiem, z jednej strony tylko. Jestem... Z prawej masz taki, wiesz, słowiański kaloryfer, a z lewej masz Bebzona takiego jestem wielkiego. Jestem pewnych rozmiarów. Powiedzmy, że są to rozmiary... Takie, że możesz czuć się pewnie. Tak, jestem pewny. Jestem pewny, dokładnie. Mam swój wzrost, mam swą tuszę. Mogę, wiesz, być pewien, że nie przewrócę się, jak będzie wiało, albo padało, albo walił się budynek. A nawet jeśli, to wiesz, bańka wstańka. Dokładnie. Zwłaszcza mam krótkie nogi, także równie dobrze mogę po prostu podwinąć nogi, bujać się na dupie. To nie jest złe życie, Mateusz. No, kiedyś jak schodziłem z Konradem z gór, to się potknął, to się spotkaliśmy na dole, on 3 razy szybciej był. Ja zdążyłem wypić piwo, zanim Mateusz doszedł na dół. Ja zwykle zdążę wypić piwo, zanim Mateusz dojdzie. Ale chyba, że masz zajęte usta. No. Tak, ja chciałbym... Tak, no jeszcze, sorry, tylko tutaj jedno zdanie z tego przeczytam, że ogólnie pomysł tej promocji polskiej wódki już są rozmowy prowadzone między innymi z Instytutem imienia Adama Mickiewicza i Polską Organizacją Turystyczną. Więc tak, liczę na to, że jak ktoś na przykład przyleci do Polski, to na lotnisku poza mapą kraju dostanie jeszcze szczeniaczka tak na wejście. Ale fajnie, jakby przylatywał koleś, dostawał wódkę na wejściu i powiedział, nie, teraz już nie możesz jechać samochodem. Fajnie, jakby przylatywał do Miami i dostawał na przykład taką fajeczkę kraku. na towar eksportowy, nie? Do Meksyku. Słuchajcie, a tutaj jest taki w ogóle cytat od takiego Buzz Killingtona. Katarzyna Łukowska mówi: wódka, polska czy nie, to substancja, która sieje spustoszenie w organizmie. Upijanie gości wysokoprocentowymi trunkami nie przynosi gospodarzom chluby, mówi zaprzeczając całej polskiej tradycji od czasów chrztu Polski w 1966? Brawo. Yes. Może nie znam geografii, ale historię pamiętam. Tak jakby to było wczoraj, stary. Jakby to było wczoraj. Ja chciałem powiedzieć o zielonych płucach Polski. Mów. O papierosach z nasieniem w środku. Co masz na myśli? Rozwij tę myśl, zanim zacznę. Nie wiem, co o tym myśleć. Słuchajcie, czy chcesz brać to w usta? Właśnie zastanawiałem się ostatnio, bo to są papierosy z nasieniem w środku. Ja nie palę. Ale nie połyka filtra. No, wypluwasz najwyraźniej. Słuchajcie, to są papierosy takie, które są biodegradowalne, a dodatkowo w filtrze masz nasionka. Fajnie. I wygląda to, jest zdjęcie z tego, jak wygląda wizja świata. Leżą na podłodze kiepy, z których rosną roślinki. No fajnie, fajny pomysł. Ale... Tak, to jest generalnie motyw, kiedy masz papierosa i zastanawiasz się, czy wyrzucić go do śmietnika. Nie, wyrzucę go tutaj, zrobię dobro światu. Znaczy, po czym rzucasz go na betonowy chodnik? To jest bardziej takie podejście, i tak nie wygramy, lepiej się do nich przyłączyć. Fajnie jakby na przykład ktoś, na przykład Jasiu by poszedł, kupić krowę na rynek i wróciłby z 3 paczkami fajek i je wszystkie wypalił, wyrzucił obok i następnego dnia wyrosłaby taka wielka łodyga aż do nieba, nie? Ty, właśnie tak znajomych, którzy palą,
to wiesz, że oni kiepują, oni wyrzucają wszędzie te. Oni nie szukają śmietnika, tak jak normalny nie człowiek, szukają, tylko wypierdalają gdziekolwiek. Ja, jeśli to by się przyjęło w Polsce, to my za parę lat nie widzielibyśmy kurwa innych ludzi poprzez drzewa, byłoby tak gęsto. Nie zdążylibyśmy, stary, przerabiać tego na papier toaletowy wystarczająco szybko. Musielibyśmy mieszkać w domkach z papieru toaletowego. Tak, słuchajcie, to ja mieszkam koło takiego dużego technikum, więc jak jest przerwa, no to po prostu dookoła całego bloku mam właśnie kupę jarających dzieciaków. No więc już sobie wyobrażam właśnie za parę lat tą puszczę białowieską, którą miałem przed oknami. No bez picu, zwłaszcza, że to nie jest tak, że ludzie, wiesz, idą do lasu zapalić fajkę i wrzucają to w lesie, nie? Tylko idą po mieście i najczęściej jeszcze przy ławce, nie? Kiepują i masz 20 takich kiepów przy tym. 20 małych drzew. Masakra. A jakby w ogóle po popielniczce coś takiego zaczęłoby rosnąć i nie mogliby ludzie kiepować do popielniczki. Gorzej, bo jest, jakby kiepowali to dalej na liście. Tak, to jest znak, że powinieneś posprzątać w pokoju, jak ci popielniczka zakwitła. No, prawdopodobnie, albo mógłbyś wymienić, ale wtedy zakwitnie ci w śmietniku. To jest błędne koło, nie ma rozwiązania, stary. Konrad, ludzie wyrzucają śmieci. Papierosy z nasieniem. No tak, ale ty nie rozumiesz, wyrzucisz śmieci, to ten drugi śmietnik zakwitnie. Wywiozą go na wysypisko zakwitnie, to nie ma... Profit. Stary, pójdzie do recyklingu, potem będziesz jadł bułkę z takiego recyklowanego papieru. Z roślinami, czaisz? Pójdziesz? Będziesz jadł rośliny, nie wyobrażasz sobie w ogóle. Z tego papieru? Będziesz myślał, moje pyszne mięso. W świnie? Nie, słyszałem. Świnia zjadła się do pałek. I w środku ma warzywa. Będzie recykling tego papieru, zrobią z niego hamburgera w McDonaldzie, będziesz jadł tego hamburgera i powiesz, tu jest więcej zieleniny niż powinno być. To jest zdrowsze niż myślałem, że będzie. McDonald's, nasze hamburgery zawierają jeszcze więcej nasienia. McDonald's ma niesmaczne mięso. Także papierosy z nasieniem. Nie mam zdania. No, miałem nadzieję, że to będzie inny rodzaj nasienia, ale w porządku. Konradzie, zdradzieckie nasienie. Tak. Powiedzcie tak o Noem? Noe, tak. To jest film... Ja nie będę tego filmu oglądał. Ja wiem, że to jest Aronofsky, ale pierdolę, nie chcę. Czemu? To może być jak ten, jak Pasja. Ja nie wiem, stary. Widziałem zwiastuny, jestem przerażony tym filmem. Ale tam gra Emma Watson. To prawda, gra Emma Watson. To jest ta zaleta, którą widzę. Ale możesz zamykać oczy na sceny, w których jej nie ma. To byłoby fajne. Czy myślisz, że mógłbyś zrobić aplikację do mojego nowego hełmu strażeckiego? Kogo ona gra tam? Żyrafę? Czy coś takiego? Słuchaj, nie. Arko. To jest Noa, ona nie może grać. Aronofsky wpisał dodatkowych parę postaci do filmu i do historii o Noem i dał mu laskę taką fajną. Fajnie, kurwa dał ten. Zaczyna się Noa i okazuje się, że tam wiesz, Hermiona Granger jest jako, muszę zachować kobietę i mężczyznę czarodzieja jako ginący gatunek. 100 jest... punktów dla Gryffindoru. Słuchaj, jest ten. Ja chciałbym, żeby jak ja już kupię ten hełm jebany, który tak reklamujecie dzisiaj, to ja chciałbym, żeby któryś z was napisał aplikację, która będzie podmieniać twarze innych postaci na jej twarz na przykład. Albo żeby wycinało pozostałe postacie. Ona będzie mówiła sama do siebie na przykład. Da się to zrobić? Jest to do zrobienia? Ja nie wiem ciągle jaki jest system operacyjny, także nie mogę dać wam wskazówek zanim ten hełm zobaczę, nie? Ale wiecie. Da się ja bym jej wkleił i to mieli taką twarz troll face. Ona ma taką, jedno ma takie jedno zdjęcie. Ona się nazywa Emma. Jaka? Emma Watson. Watson jak, troll face. Jak brat Sherlocka. Jest. Nie, naprawdę muszę teraz to znaleźć. Nie, no już znalazłem. Gdzie to wrzucasz? Na tutaj? Nie, tutaj pod newsem, żeby ludzie mogli sobie kliknąć i zobaczyć. Okay. O Boże. Bo ja ciągle nie powiedziałem właściwie o co chodzi w tym newsie. No nie, ale mamy cierpliwość. To zdjęcie możesz podpisać Boner Killer. Kurwa, straszne. Zajebiste jest. Masakra. Słuchajcie. Ja to zdjęcie bym wklejał właśnie wszędzie. Jeden z seansów filmu Noa, nie jestem pewien gdzie, bo nie mogę tego znaleźć. Zostało odwołane z powodu powodzi w kinie. Tym samym marketingowcy. Bo budowali kino na terenach zalewowych. Ale oni tak kochają tę ziemię.
Próbowali ratować tylko jednego mężczyznę i jedną kobietę? Jak się tam? Zanim się ucieszysz, że jest to najbardziej ironiczna rzecz od czasu piosenki tej pani, która śpiewała o ironicznych rzeczach, które nie były ironiczne. No, Alanis Morissette. To muszę cię rozczarować, że nie była to prawdziwa powódź, tylko zepsuła im się maszyna do lodu i zaczęła przeciekać. Ale film tak czy siak odwołali. A wiesz, co to było? To było stopione lodowce właśnie, globalne ocieplenie. No tak, nie, bo wiesz, bo zaczęło ciec, nie? I ktoś powiedział, o, cieknie, ale przyszedł jakiś ksiądz i krzyknął, tak się zaczyna! I zaczął krzyczeć, the end is nigh. I musieli albo opuścić, zaśpiewał Alleluja, jak teraz ten popularny taki jest, ten... Słyszycie o tym? Nie. Jakiś ksiądz zaśpiewał Alleluja bardzo ładnie i wszyscy mówią, jak ładnie. Leonarda Cohena? No tak, to taki wiesz. Czy to... Że... Mamy do tego linka? Prawda? Nie, to jest, nie, prawda? Nie, ktoś tam wrzucił w komentarzach. Czy ksiądz może mieć piękny głos? A fajnie to wygląda, że tak zaśpiewał ładnie. Propsy dla niego. To jest ten rapujący ksiądz, to jest ważne pytanie. Nie, to nie jest nasz ksiądz, to jest jakiś zagraniczny ksiądz. Poznaję go potem, bo nie mówi ziom. Bo wiesz, zdrowaś Mario. Tylko man. Ja wam mówię, to jest taktyka kościoła, żeby zmienić swój imidż. Oni się starają jak mogą. Wynajmują wokalistów, to jest ten. Wiecie, że Noe został zbanowany, w sensie zabroniony w Malezji z powodów religijnych, ponieważ pokazują proroka muzułmanów. Mahometa. Ale, aha, Mahometa, okej. Okay. Durka, Mohamed Jihad. Bo oni nie mogą pokazywać. Ale w którym miejscu tam jest Mahomet? W którymś miejscu musi być chyba. Wydaje mi się, że w ogóle to grozi śmiercią. W którym go nie ma. To grozi śmiercią chyba w islamie, jeśli narysujesz Mahometa na przykład, albo go pokażesz gdzieś. To jest zakazane. Mahomet nie pokazywał. Nie można pokazać Mahometa. W ogóle nie możesz go pokazać nigdzie. Nie, no bo chodzi mi o to, że to jest niespójne chronologicznie, bo najpierw był Stary Testament, później był Nowy Testament, który się skończył w, powiedzmy sobie, 33 roku naszej ery, a Mahomet to jest 600 któryś rok naszej ery, więc tak wiesz, jest taki fuck up w tym momencie. To może to jest inny, bo oni nie piszą, że to chodzi o Mahometa, może to chodzi o innego tego profeta, o innego, bo jest taka rzecz w islamie, nie wiem, czy się zdajecie sobie sprawę, ale im nie wolno w ogóle robić obrazów żywych istot, dlatego sztuka islamska ma taką, jest tak ornamentalna, macie, wiesz, zdobione ściany na przykład różne wzory, bo oni nie mogą rysować na przykład piesków na ścianach. Jak jeżeli rysujesz w zeszycie, nie możesz rysować penisów, tylko musisz rysować szlaczki. A nie możesz zrobić szlaczków w kształcie penisa? Podejrzewam, że to jest taki, wiesz, taki, taka dziura, którą możesz wykorzystać. Loophole. Taki loophole, no. I, tak, ale możliwe, że odcięliby ci jeden palec na przykład za to, zamiast cię zabijać. Bo jesteś młody i nie wiesz lepiej. Challenge albo powiedzieliby ci, że musisz zapłacić. Po 5 latach powiedzieli ci, że musisz zapłacić z odsetkami. Tak. A jak i teraz zabieramy całą dłoń. Jak byś wycieniował tego penisa? Czy to był tak wycieniowany, taki żelasty, solidny, majestatyczny kutas? Czy to chodzi tylko o taki kształt, wiesz, u jedno u i mniejsze u? Wiesz co, no nie wiem, to ty jesteś po ASP, to ty mi możesz powiedzieć, jak wygląda ornament. Ty jesteś po wzornictwie przemysłowym. No wiesz, no był taki przedmiot w ogóle, jest taki przedmiot jak falistyka i uczysz się albo jak unikać, albo jak przemycać takie rzeczy, bo wiesz, bo chcesz, jak jeśli pracujesz... Jak unikać kutasów, jak ktoś w ciebie rzuca na przykład, to no. By się przydało ministrantom. Mogłoby. Mogłoby, ale myślę, że oni są ten, przekupywani cukierkami, także nie wiem, stary. Mateusz, to co, z czego my robimy te doktoraty? Trzeba robić doktorat z falistyki. Falistyki właśnie. Ale to na ASP. Chociaż... Ja myślałem, że ja jestem mądry, bo ja w swojej pracy magisterskiej rozpoznawałem... Twarze? Gesty dłoni właśnie. No. Poprzez elektromiografię w więźniach i między innymi cieszyłem się, że mogę w swojej pracy magisterskiej umieścić faka. W jeden gest wyprostowanego palca właśnie. Środkowego. Mogłeś rozpoznać, który palec jest wyprostowany? No. Zajebiście. No i też mogłem wrzucić zdjęcie faka do swojej magisterki, ale jakbym mógł wrzucić zdjęcie falusa, może bym bardziej zadowolony. Zdjęcie wyprostowanego falusa. Taki, albo taki non-erect flappy winners. Z parku. Taki ten. Soft winners. Yay! Akademia Wysokich Lotów. Co to jest? Ja mam zdania na ten temat.
Okej, okay, a kto robi wprowadzenie? To jest twoje, ty mów. Okej, okay, dobra. Tak, zaraz wyjdzie, że wszystkie newsy są moje. Nie, nie, mój był przed chwilą przecież. Jestem no bardzo tak. zacny. Dobrze. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, gdziekolwiek jest Sulechów, szkoli bezrobotnych z obsługi naziemnej... Koło tego, wiesz gdzie? To jest koło nas. Koło tego, wiesz, sam wiesz czego. Sam wiesz czego? Czego? To brzmi jak Zielona Góra. No, to jest koło Zielonej Góry. Ty jesteś specem od geografii, Maćku. Chyba ty. Wytykasz innym ludziom błędy w geografii. Dalej. Dobra, w każdym razie szkolą bezrobotnych z obsługi naziemnej oraz utrzymania ruchu lotniczego i wydadzą na to 750 tysięcy pochodzące z Unii. No i zasadniczo brzmi to fajnie, tylko planują wyszkolić w sumie 90 osób, które mogłyby znaleźć pracę na właśnie na lotnisku koło Zielonej Góry. Problem jest tylko taki, że port lotniczy zatrudnia aż 30 osób, nie poszukuje nowych pracowników i co więcej, startuje tam jeden samolot dziennie, który zabiera aż 32 osoby. Czyli oni szkolą 90 osób, z czego nikogo nie planują zatrudniać tam. Tak. A to nie jest tak, że jak oni zostaną, wiesz, wyszkoleni, to będą mogli pracować gdziekolwiek? No właśnie. Znaczy zasadniczo tak, tylko jakby plan jest taki, uzasadnienie projektu jest takie, że szkolą kadry dla tego lotniska właśnie koło Zielonej Góry. Znaczy szkoła jest w Sulechowie, lotnisko jest bardzo. W ogóle podoba mi się komentarz pod tym. Roczne utrzymanie lotniska pochłania 4,5 miliona złotych i od powstania jeszcze nigdy nie przyniosło zysku. Nie musi przynosić zysku lotnisko, Mateusz. Bo... A co musi przynosić? Pasażerów? Nie, bo latanie to jest dobro ludzkości. I lotnisko nie powinno przynosić zysków, tylko ludzie się powinni cieszyć, że latają. Że latają wbrew Bogu. Powinni pokazywać, na samolocie powinien być taki wielki fak na górze, do Boga. No tak, jest. Nie przelatamy. Stary, latanie jest to jest przywilej nas jako ludzkości, także my się nie powinniśmy martwić, że lotniska nie przynoszą tego. Tak jak NASA, wiesz, oni też nie przynoszą zysków żadnych, nie przywożą kurwa złota z tego kosmosu. Jeszcze nie widziałem nigdy, jakby, żeby NASA przywiozło złoto z kosmosu. Jeżdżą tymi kurwa promami. Widziałem, jak byli na Księżycu, przywieźli zajebisty ser. Mówi się, że w kosmosie latają asteroidy, które są w większości zbudowane z diamentu większe niż morze. A nigdy nikt nie poleciał po taki asteroid, żeby zrobić coś dobrego z sobą? Albo mogliby przywieźć na przykład asteroid zbudowany z ropy naftowej. Ja ci powiem lepiej, jest jakaś chmura gazowa, która składa się z czystego spirytusu. No i widzisz? Polska chmura. Każdy Polacy zajmują to. To się nazywa oddech tego Kwaśniewskiego. Sołtysa. Jutrzejsze oddech, newsy. To oddech Sołtysa, taka nazwa dla komety. Jutrzejsze nagłówki będą mówiły: Polska zakłada projekt kosmiczny. Fantastyczny pomysł pochodzący z małego podcastu. Ujarzmijmy kosmos. Ale oddech Sołtysa czy coś takiego to byłby bardzo dobry ten właśnie tytuł piwa czy czegoś takiego. Tak, A propos tego, co Konrad szukał ostatnio do odcinków dziwnych piw. Tak, szukałem nazw dziwnych piw do komiksu i dostałem ich mnóstwo. Ludzie naprawdę się postarali, także miałem tych piw mnóstwo różnych rodzajów, z czego wszystkie ponoć są prawdziwe i ludzie je pili i wydawali opinie o nich. Ja miałem jeszcze jedną rozkminę. Czy na przykład nie robić szkolenia dla ludzi, jeżeli chcesz zwolnić ludzi, to czy nie zrobić im szkolenia z bycia bezrobotnym? Oni myślą, że wiesz, nauczą się sami. Punkt pierwszy, jak się cieszyć życiem. Punkt drugi, na chuj ci praca. Ale widzisz, bo żeby dobrze wykonywać pracę, to musisz mieć przygotowanie i wyszkolenie. Ale żeby być bezrobotnym, to jest coś, czego nauczysz się sam. Praktycznie nie da się tego spierdolić. Wiesz, jak możesz to spierdolić, jak dostaniesz pracę. Ale wciąż uważam, że lotnisko, wiesz, to jest dar nauki dla ludzkości i powinniśmy za niego płacić. Samo lotnisko to jest po prostu, wiesz, dużo betonu. Nie no, wiesz, lotnisko jako idea. Albo dużo trawy. Tak. Dużo trawy. Lotnisko jako dużo trawy. To wtedy możesz na kajcie chociaż polatać sobie na tych... W Lesznie. Na asfalcie zajebistym mógłbyś na longboardzie na przykład zapierdalać, a potem... Ale to skakać by ci było ciężko, albo coś. No nie poskakałbyś na longboardzie raczej. Byłoby ciężko. Byłoby bardziej jak na wave'ówce. Śmierć to choroba. O co chodzi? O mój Boże, to znowu ja. Cieszę się, że
Że co? Słuchajcie, że możesz powiedzieć o mężczyźnie, który zakochał kobietę. Maciek Laskowski jest generalnie naszym korespondentem prasowym od prawie początku podcastu i dostarczał nam newsy. Więc nie zdziwcie się, że kiedy jest gościem, dostarczył też newsy. Dostarczył też piwa dla nas, którego ja jeszcze nie dostałem. Ponieważ dziewczyna Mateusza wypiła wszystkie. Podejrzewam, że tak się mogła skończyć ta historia. The end. Nie, tak swoją drogą, Konrad, to miałem plan, żeby wysłać wam łyk inspiracji w postaci czegoś trochę mocniejszego, wyrobu lokalnego tutaj, ale był problem, bo Mateusz nie posiada skrzynki do klucza do swojej skrzynki. Szli lepiej do Konrada, tak. Bo ta moja dziewczyna tak. Czy to jest gin lubuski? Bo jeśli tak, to ja dziękuję. Mylisz znowu lubuskie z lubelskim, ale poza tym tak. Nie, śliwowica lokalna. O, śliwowica to jest pyszna sprawa. Spoko, nie wysyłaj do mnie. Spoko, to wiesz, bo Mateusz w ogóle dostał fajne MS i bo tak, o, nie mam tego, nie mam klucza do skrzynki i nie pamiętam, gdzie kogo mieszka, więc nie wiem, co robiliście ostatnio, ale Mateusz, mam na piśmie, że nie pamięta, gdzie mieszkasz. No, ale nie po co ma pamiętać, wie, jaka jest droga, po co ma znać adres? No to fakt. W każdym razie weź mi gdzieś na priwa, wyślij adres, to następnym razem, jak będę gościem, to podeślę wam wcześniej łyk inspiracji. Dobra, będziesz gość wtedy. Tak, a teraz wytnij to montując podcast, żeby nie było, że dawałem wam łapówkę. Nie, ale za co byś dawał tą łapówkę? Za to, że zmuszamy cię do czytania na antenie? Albo to kiedy my zmuszamy cię do szukania newsów? Newsów, tak. Nie, wiesz, jest określona ilość słów, które możesz powiedzieć przez całe życie. Tak naprawdę my teraz wykorzystujemy cię, żeby wiesz, mieć trochę więcej na swoim koncie. Zaoszczędzić słowa. Zaoszczędzić parę słów, bo struny głosowe to nie jest tak, że możesz kupić sobie struny głosowe. To nie jest tak. Chyba, że kota, struny głosowe do tego, do skrzypiec, tak? Się robiło? Zrobiło się? Coś takiego, skrzypce z kota? Najlepsze tak. Struny się robiło z... Z jakiegoś pewnie jelita, jak piłkę. Nie, z włosia końskiego chyba. Znaczy teraz nie, to się smyczki. Robi... Smyczki. A, smyczki. Ale struny? Może z jest. Tego, z kutasa? Tak, robiono je z wnętrzności kocich. Nie podają jakich konkretnie wnętrzności. Guts jest napisane. Zakładają, że to mogą być kurwa jelita albo kład pokarmowy, to brzmi, tak brzmi guts. Ja myślę, że mogą być struny, violin. Drzewie albo coś. Gut. Dobra, to ja lecę, a ty w międzyczasie szukaj, tak? Cześć, ci przerywam, robisz? Jesteśmy do kitu. Jest nas za dużo. O 3 osoby za dużo. Żebyście mogli cieszyć się ciszą. Tak. Nie no, coś co jest, co poraża logiką albo słowotwórstwem, nie wiem. Ogólnie, mężczyzna zakatował kobietę, była jakaś libacja alkoholowa, kobieta dostała parę razy w głowę polanem i z pięścią, ale jak... Tak, ale nie, my polanie, tak. Ale mężczyznę nie skazano za pobicie ze skutkiem śmiertelnym, tylko za spowodowanie choroby realnie zagrażającej życiu. No. Polska. Mój to brzmi kraj, jak, taki piękny. To brzmi jak kuzyn wójta. Wójt na sędziego i wiesz. Co mu możesz dać? Zakatował ją. A bił ją pięścią? No bił. Ale tylko pięścią? No nie, no jebnął jej też polanem. Ale takim suchym polanem. Nie, płonęło w tym czasie, kurwa. Nie wiem. W zasadzie to można powiedzieć, że ją poparzył? No to może to choroba? Skoro choroba, to wywołał chorobę? Może damy mu 3 lata? Tak. Ale on ma 72 lata. Jeśli znaczy, on dostał 3 lata, to praktycznie jest dożywocie. No to fakt. No. Może to tak działa, dostał dożywocie, a oni przewidzieli, że wiesz, jeśli... to jest w Syrii, nie? Nie, właśnie to jest, że było śmiesznie gdzieś tutaj w mojej okolicy. Polskiewiki.pl. Tak, ale ta zbrodnia w Syrii to w ogóle out of nowhere, zdjęcie się pojawiło. No właśnie też nie wiem, o co chodzi. To jest ten, clickbaiting. Tak, czy mamy zdjęcie kobiety zatłuczonej polanem? Nie, a chuj, to dajmy kogoś z Syrii. Tak, kiedy mieliśmy jakiś artykuł o tuszu i było zdjęcie atramentu Parker, nie wiem, nie wiadomo dlaczego. Ale zastanawiam się, jaka to choroba, co możesz wpisać w takim stanie, w takim czymś. Może być uczulona na drewno? Uczulona na pięści. Uczulenie na pięści, tak.
Tak, stanowczo. Nie wiesz, co tak swoją drogą, to próbowałem znaleźć, tylko chyba to zdjęli, bo już to latało po różnych portalach. Ostatnio w Lublinie podobno podpalił się chłopak, bo nie wiadomo, czy podpalił się sam, czy ktoś mu pomógł, ale właśnie w artykule, który był o tym, było, że był świeżo upieczonym uczniem gimnazjum. Tak, pamiętam to. A wiesz, że ten? Nie, właśnie, to było samobójstwo teoretycznie według artykułu, ale ja czytałem kiedyś taką gazetę, to był magazyn, nazywał się Focus. I to była jedna gazeta, a druga nazywała się, to była taka o rzeczach paranormalnych. Tłumaczyła na przykład, że lądowanie na Księżycu było sfabrykowane. I tam było, mówili o samozapłonie. No było coś. Idziesz sobie drogą i nagle jak zapalniczka stajesz w ogniu i podpalasz ludziom papierosy, zanim z krzykiem umrzesz. I ludzie mówią, get damn girl, you so hot. I mówią, że jesteś świeżo upieczonym uczniem gimnazjum, bo generalnie nie można cię rozpoznać, więc równie dobrze mogłeś być małym dzieckiem. Jesteś po prostu Human Torch. Jesteś. Fantastycznej czwórki. Tak, ale i już nie... krzywa pochodnia. Tak, ale już producenci filmowi nie zdążyli do ciebie zadzwonić. Nie. Teraz... Nigdy nie zdążają. Mój telefon... Teraz jesteś kapitanem Ameryką, biorąc pod uwagę, jak żywa pochodnia. Czemu? Ten. No bo ten koleś, który gra Kapitana Amerykę, to jest ten przecież. Masz rację. Jak on mógł być tak fajny w pierwszym Fantastic Four i tak sztywny jako Kapitan Ameryka? No bo taką postać dostał, bo Kapitan Ameryka jest sztywny. Sztywny. To jest tak słaba główna postać. To jest pierwsza postać, czego chcesz? To jest pierwszy superbohater. Ale on działa dobrze jako postać poboczna na przykład w Avengersach, a działa tak słabo jako główna. Jest tak sztywny. No dlatego musiał dostać Scarlett Johansson do filmu. Dostał. Przez tego postać stała się jeszcze bardziej sztywna. No. Jeśli wiesz, co ja znaczę. Jeśli znaczysz, co ja myślę. Problem jest taki, że oni wciąż mają to przekleństwo Ironmana. Są w stanie zrobić filmu, który będzie równie dobry jak Iron Man, bo Iron Man miał kolesia, który, wiesz, Robert Downey Jr. to jest koleś, który gra postać, która... Jest cool, nawet jeśli jest pijana i zażygana. On wciąż jest cool w tym momencie. Kapitan Ameryka nie będzie cool w żadnym momencie. Możesz zrobić, wydaje mi się, że możesz zrobić cool historię, tylko musiałbyś się skupić na tym, co ludzie lubią, nie? Zobacz X-Menów na przykład, czy coś takiego. Nie, no generalnie jasne, to, że co tak, ludzie ale... lubią, to... Wiesz, to są filmy o komiksach, więc powinieneś grać na historię i wdrażać się. To, co mi się najbardziej podobało w Kapitanie Ameryce, to, że pojawiały się właśnie postacie poboczne i te wszystkie cameo nawet małe, które było. To, że te całe Marvel przez te wszystkie ten cały Marvel Universe przez te wszystkie filmy się tak zrobiło, że oni mogą powiedzieć coś o Hulku, że mogą powiedzieć coś o reszcie. To jest fajna sprawa. Starku, i że ci aktorzy są stali cały czas, to jest fajna sprawa. No ale sam fakt, że on na przykład, wiesz, są zrobione jakieś tam, tam robili jakieś lotniskowce takie super, nie? I napędy wymyślił właśnie Stark, nie? Tak. To jest bardzo to jest fajny motyw. I w tym się powinni skupić konkretnie na filmie, nie? Ale to robią w sumie, to jest fajne. To jest fajne, że to robią. Czy myślisz, że powinni się skupić bardziej na tym jeszcze? Żeby wykorzystywać te elementy, które już były w innych filmach? Być może. Musiałbym się zastanowić, żeby rozpisać to tak dobrze. Trochę musiałbym pomyśleć nad tym, jak stworzyć taki dobry film po studiowaniu. Wiesz, bo to nie tylko jest główna postać, ale także pewne sytuacje, w których wstawiasz ich, nie? Mhm. Na przykład mi się najbardziej nie podoba, jak są głupi bohaterowie. Na przykład Kapitan Ameryka jest takim głupim bohaterem, że on idzie gdzieś, coś robi, ale jak trzeba pomyśleć, to on ma odmyślenia Scarlett Johansson, nie? Tom. Znaczy on generalnie nie myśli. On coś robi i w pewnym momencie jak gdzieś idzie, to zaczynają strzelać do niego, więc wie, że musi biec w tamtą stronę. No generalnie jest jak w tym, w Memento, nie wiem czy widzieliście. Memento to jest film o kolesiu, który ma tylko, traci pamięć. Ma tylko chyba minutę pamięci i po tym tak, świetna sprawa. Zapomina i od nowa się dzieje. I film jest robiony tak, że jest leci początek, minuta z początku, minuta z końca, minuta z początku, minuta z końca. Nie, on idzie cały czas do tyłu. On nie. idzie od końca, nie. po scena nie. po scenie do tyłu. Nie, jest minuta z początku i minuta z końca, minuta z początku, minuta z końca i spotykają się w środku. Jestem prawie pewien, że tak nie jest. No to ja to widziałem od dawna, więc możesz powiedzieć, że tak myślisz, a ja powiem ci, co ja wiem. Dobra, a ja też wiem w takim razie. Sceny są czarno-białe, które są wcześniej i sceny kolorowe, które cofają się. Okej, to tego nie pamiętam, tutaj możesz mieć rację. Tylko, że te czarno-białe są cały czas w hotelu. Aha. Dlatego może ci się wydawać, że one są w ten, że one się gdzieś tam przeplatają. Dobra.
ale generalnie taka sama sytuacja jest trochę, że on tam biegnie i mówi, co ja robię? Jest ta scena, nie się budzi. Co ja robię? Biegnę, dobra. Jakiś koleś mu tam miga, nie? Gonię kogoś, dobra. Wypada na niego, ten koleś wyciąga pistolet i mierzy do niego. Mówi, nie, nie gonię, uciekam. Tak, pamiętam tę scenę, zajebista. Ale powiedzmy sobie szczerze, Kapitan Ameryka rozwiązał jedną zagadkę w tym filmie i rozwiązał ją tylko dlatego, że miejscem tej zagadki było miejsce, gdzie się wychował i gdzie trenował jako mały młody żołnierz. I tak, to jest jedyny powód. To była prawda. Ale już ten, zostawmy biednego kapitana. Został nam jeden news tutaj. Podatek Schrödingera. Tak. A, tak, to jest ta wrocławska historia. Tak, to któryś z was powinien to powiedzieć. Ja powiem w takim razie. Dajesz. Jest wrocławska spółdzielnia mieszkaniowa. Ma taki system, że osoby, które mieszkają na parterze albo pierwszym piętrze, płacą niższy czynsz, bo nie płacą za korzystanie z windy. Bo oczywiście nigdy, kurwa, nie jeżdżą do ludzi wyżej, tylko siedzą sami na dole. Nie muszą korzystać z windy, więc powiedzieli, nie będziemy płacić za windę. I powiedziano, okej, spoko, płacicie niższy czynsz. I urząd podatkowy stwierdził, skoro nie płacicie za windę, to znaczy, że to jest wasz dochód i musicie zapłacić podatek za ten dochód. Co więcej, musicie zapłacić nie tylko to od teraz, tylko na 5 lat wstecz, ponieważ od wtedy macie windę. Od pięciu lat zarabiacie na tym, że macie windę. W ogóle nie czaję idei prawa, że wiesz, prawo działa wstecz. To jest nie, bo to nie jest tak, że oni wprowadzili nowe prawo, które działa wstecz, tylko stwierdzili, tak, że ale było nie zbierali wtedy no. I nagle stwierdzili, że będą zbierać, to w taki sposób działa. Nie możesz nagle kogoś skasować za to, że coś ci się przypomniało. Nie, bo to jest inna sytuacja. To jest tak, jakbyś ty zabijał osobę co tydzień i oni by nie wiedzieli o tym i odkryliby to i powiedzieliby, ten facet zabija co tydzień kogoś. Musisz zapłacić za to do 5 lat wstecz, ponieważ od 5 lat zabijasz ludzi. Nie wiem, ile płaci się za ludzi po głowie. To jest 24 zł? 25? Zależy od wieku chyba, nie? Zależy. Jak robisz to już w tysiącach, to po 25 groszy. Tak hurtowo, załatwimy ich państwu hurtowo. Hurtowo, załatwimy tych państwu hurtowo, no. Było bardzo fajne opowiadanie takie. Z VAT-em czy bez VAT? Nie wiem, wiesz, ja mam księgowego od takich rzeczy. To znaczy zależy, bo jeżeli zabijasz ich na krześle elektrycznym, to z VAT. Aaa, nice. A. Podoba mi się. Okej, okay, dobra, no to... Ale w ogóle, ale poroniony pomysł to jest taki, że brak podatku jest ich dochodem w ogóle. Zwolnienie z opłaty to jest dochód. Tak, najwyraźniej jest tak. Zwolnienie, to można powiedzieć... Generalnie to ja równie dobrze mógłbym powiedzieć, że tak naprawdę powinniście płacić 100% podatków, ale jako, że nie płacicie 100% podatków, tylko tam 22 VAT-u, to reszta stanowi wasz dochód, więc powinniście płacić za to jeszcze raz, bo to jest dochód. Ale nie, no bo oni... nikt inny nie płaci 100% podatków. No ale oni nie płacą, jeżeli nie płacą za tą windę, to płacą, to nie jest ich dochód. To jest coś, z czego nie płacą. Dochód już zapłacili, kiedy zarobili te pieniądze. No, znaczy może Urząd Podatkowy stwierdził, że oni tak naprawdę płacą całą czynsz. Nie możesz kasować czynsz. Dwa razy za dochód kogoś. Nie, bo może oni stwierdzili, w takim razie to znaczy, że wypłacicie cały czynsz, ale dostajecie pieniądze od spółdzielni za to, że jesteście zajebiści, mieszkacie na pierwszym piętrze. Ale ona ich nie zatrudnia. Zatrudnia ich jako mieszkańców, bo mają puste pomieszczenia i potrzebują, żeby ktoś był w środku. To jest najdziwniejsza rzecz. Potrzebujemy, żeby ktoś jeździł windą. Chciałbym, żeby ktoś mi to wytłumaczył w ogóle. Potrzebuję, żeby ktoś wypierdalał kapustę w windzie co tydzień. Tak było w jednym z budynków, w którym mieszkaliśmy z Mateuszem. No, o tym mówiliśmy chyba. Ktoś nienawidził tego, że winda trzaska. Ludzie trzaskają windą, mieszkał na parterze i zamiast się przeprowadzić, to stwierdzał, że najprawdopodobniej, jeśli codziennie będzie wrzucał kapustę do windy, to ludzie przestaną jeździć tak, windą. Ludzie będą zapierdalali. Na pewno się wyprowadzą z bloku i on zostanie sam na parterze. Będzie taki zachwycony. Będzie mógł jeździć windą sam. Nie wiem, kurwa, co ten koleś myślał, że się stanie. Ej, może to jest ta spółdzielnia właśnie, może musiał płacić podatek i stwierdził, że jest kurwiony. To na zdjęciu to nie jest ta winda swoją drogą. Nie mamy w Wrocławiu takich wind raczej. Ej, ale na serio, jeśli słucha nas ktoś z wiedzą dobrą, taką prawniczą, podatkową... To chcemy wiedzieć, jak to jest pomyślane, nie? Dlaczego ten to ma stanowić dochód? No, jak to jest pomyślane? W którą stronę pomyśleli, że udało im się to
wyciągnąć z tego. Ładnie. Czy ja mogę mieć jedno pytanie do tej kapusty? Tak. Ona była świeża czy kiszona? Nie, nie, to była zgniła kapusta w ogóle. Z czasem była już kiszona. Nie, nie, była strasznie zgniła i jebało potwornie w tej więzi. Ludzie mają, ale ludzie mają niezłe pomysły w ogóle, tak rozważysz to, co im w głowach siedzi. My tak naprawdę nie wiemy, czy to był ktoś, kto nienawidził windy. Ale to się zdarzało regularnie, także musiało to tak być. Nienawidził windy, bo winda zabiła jego rodziców. Może to jest ktoś, kto co tydzień potrzebował wwieźć zgniłą kapustę na najwyższe piętro, ale czasami się wysypywała. Może na górze mieszkała jego babcia i on po prostu wrzucał tą kapustę i mówił, babciu, odbierz, ale babcia nie żyła, więc nie mogła odebrać. I ta kapusta jeździła w górę babci. I w dół. O Boże. Aha. Tymczasem na trybunach piłka. Piłka. Jeszcze tak. Do nas parę newsów wybraliśmy. Piłek wręcz. Piłek. Między innymi anonimowy pisze do nas z linkiem o laboratorium pani Marty Kutas, która nazywa się Kutas Lab, ucsd.edu. Jeśli chcecie... Co to laboratorium leczy? Bo pani Kutas... Nie leczy, laboratorium bada. To jest laboratorium... Jest kognitywna elektrofizjologia, cokolwiek to znaczy. Z to tego jest... co rozumiem, to ona po prostu monitoruje mózg, jak działa. Tak, biorąc pod uwagę, że mają grafikę na stronie głównej pod tytułem depozytorium mózgów, tak po 17 prosimy wsadzać mózgi tak przez dziurę w drzwiach. Seems legit. Ja bym tak robił właśnie, że są takie... Kapitan Ameryka to jest czas taki film, gdzie przed oglądnięciem filmu proszę zostawić mózg w szafce. Będziesz się bawił dobrze wtedy. Jest taki rysownik komiksowy, który ma taką rasę w swoim komiksie, który... Ta rasa nazywa się Kuta. I kiedy rysował ich wielu, to pisał, że I've been throwing a lot of Kutas lately. I to nie jest żart, to jest prawda. Bardzo mi się podoba, że mają weekly Kutas Lab Meetings. No jest to na pewno, wiesz, płodne. Bardzo płodne spotkania. Płodne pomysły. Tak, ciekawe, czy podają parówki. Jest lista ich publikacji i masz listę autorów. Jest Kemmer L, Coulson S, Kutas M. Kutas Mighty. A propos M, Michał pisze do nas, wow, kobieta, w Schwingu czekało się na kobietę współprowadzącego 120... Jezus, to nie jest 123 po... odcinki, rozumiem. A tu wam się udało po 19, szacun. Jak to po 19? W 19. W 19. Tak, bo zerowy się nie liczy, zerowy to jest zerowy. Zerowy to jest zerowy, a zero. April Special to się liczy. April Special, tak, cio. Słyszysz ludziom niespodziankę, którzy jeszcze nie doświadczyli tego cudu. Maciej Wąciur pisze, fajna dyskusja o sztuce, podobnie jak RPG ostatnio. Postuluje nowy stały dział pod tytułem Gadanie z sensem. No co ja odpowiadam, że taki dział istnieje i jest to after show, gdzie prawdopodobnie będziemy gadać z sensem często. Albo nie, nie wiem. Cholera wie. Do wyboru. Nie możesz ustalić działu, w którym gadamy z sensem, to musi wychodzić naturalnie. To jest... A jako, że jesteśmy z natury bezsensowni. Nie, właśnie, to jest tak jak właśnie, wie, normalni ludzie mają tak, że humor musi wychodzić z nich naturalnie, a my, jeśli chcemy powiedzieć coś, co nie jest... wyciągnięte z dupy, to też musi wyjść naturalnie. Prawdopodobnie. Nie jestem pewien, mówię bez sensu. Nie mów nam, jak mamy żyć. Nie mów nam, jak mamy żyć, Maciej. Swoją drogą sprawdziłem, czwórkę miał u mnie. Miał u ciebie. Aha, tak, bo to jest twój student. Tak. A ze z czego? Architektura zorientowana na serwisy. Okej. Okay. Także ten. Nie mam komentarza do tego. Nie obsłużył cię dobrze w tym serwisie. No 4 to jest chyba dobra. Jak jest u ciebie 4? Dobra ocena? Ocena to znaczy... 4 to znaczy dobry. Ja tak, wiem, ale ludzie mają różne, wiesz, zwyczaje. Na przykład, że nigdy nie stawiają piątek albo coś. Nie, nie, nie. To ja, wiesz, ja jestem w miarę normalny. A stawiasz pałki? Przepraszam. Nie ma pałek. Nie ma pałek. Nie chciałem tego powiedzieć. Są dwójki. Okej. Okay. To specjalnie. Tak, chociaż wiesz, stawianie dwójeczki to też tak brzmi trochę toaletowo, no nie? A to brzmi lepiej, to brzmi lepiej. No tak, to jest coś, co no to robisz wiesz. Samemu i jest pełne powagi i tego, tak. Szacunku do samego siebie. Stawianie pałki też oczywiście, nie chcę tutaj ubliżać nikomu. To jest coś, co może sprawić przyjemność obu stron. A jak jesteśmy w ocenach, miałem ostatnio rozkminę w ogóle. Dajesz. O ocenach właśnie, że jak myślicie, ile powinno być, gadaliśmy kiedyś o tym, czy nie, ile powinno być ocen w ogóle w systemie edukacji? 6.
Ja się trzymam starych zwyczajów. No bo jak dla mnie, jak się zastanowisz nad tym, jeśli masz lekarza, nie? To ile byś mu dał ocen? Jeśli masz mechanika, jaki byś mu dał oceny, powiedzmy, i powiedział, że to jest dobra, że to jest ocena. Czy jaką skalę przyjąć? No, jaką przyjąć skalę? No, wiesz co, no, dziennikarstwo growe walczy z ocenami teraz, także może lepiej dawać taką słowną ocenę. Mówi, że jest okej, okay, albo jest ponadprzeciętny, albo coś. Albo recenzję, że musi przeczytać recenzję, nie ma oceny. Bo wtedy nie czyta, ludzie nie czytają recenzji. No nie wiem, chciałbyś mieć na przykład operowany przez lekarza, chirurga, który dostał, 7 na 10? Dostateczny? Dostateczny, no nie, ale jeśli dostaje dostateczny, prawdopodobnie nie mógłby uprawiać swojego zawodu, nie? No nie, no dostaje dostateczny, kończy studia, ma praktyki zalicza. Tak, a jak skomplikowaną operację robi? No nie wiem, no wiesz, kastrację. w ogóle, wolę, żeby mi nie robił tego. Nie, to nie jest, to twoi właściciele decydują, nie ty. Tak naprawdę to wiesz, szedłeś tam z myślą, że idziesz przyciąć pazurki, a tutaj nagle. Nie, bo moja rozkmina jest taka, że tak naprawdę w naszym systemie, wiesz, edukacji i tak dalej, powinny być dwie oceny. Dał radę i nie dał rady. I zaliczenie powinno być od 90% generalnie. Tylko, wiesz, może być problem, bo ceny mogą się zmienić na dał albo nie dał. Nie mówię o tym, nie, mówię w sensie takim, że na przykład... to jest prawie perfekcja. No tak, no bo jak albo coś umiesz, albo się nie umiesz. Jeżeli umiesz, to jesteś w stanie zrobić pomyłkę przez jakąś tam, wiesz, jakiś... no, pomylić się, zapomnieć coś i tak dalej, więc luz. Ale wiesz, że ten system stosuje bardzo dużo rzeczy. Na przykład chyba jakaś firma samochodowa, już nie pamiętam, jaka... Mają swoje egzaminy na mechanika i tak dalej. Mhm. I w tej firmie, jak chcesz, wiesz, dostać uprawnienia, to musisz zaliczyć te egzaminy. Te egzaminy są na zasadzie zaliczył, nie zaliczył. No tak. I musisz zaliczyć każdą umiejętność osobno. Bo tutaj zależy od twojego, tego co zrobisz, zależy życie, bo jeśli spierdolisz komuś hamulce, to on się rozpierdoli na drzewie. Jeśli no, ale wytniesz komuś mechanik... serce zamiast wyrostka... To nic się nie dzieje. No nie, no zabijesz go tak, że nie dostaniesz wtedy licencji. Podejrzewam, jeśli że jeśli zrobisz zły, kurczę, wiesz, złe oprogramowanie, to ktoś może na przykład, wiesz, zniszczyć sobie życie. No. Znaczy, nie no. Wiesz, z ocenami jest też tak, że na przykład Konrad, ty mówisz, że ocena jest sześciostopniowa, ale ona nie jest sześciostopniowa, bo mamy jeszcze plusy i minusy, no nie, więc nagle jak to zaczniesz wszystko liczyć, to tego wyjdzie z 20. Nie mamy plusów i minusów na studiach, come on. Na studiach nie, ale na studiach nie masz też szóstek i jedynek. Na studiach masz 5,5 w sumie. Plus. No to masz połówki jeszcze też. Masz rację, no. No nie wiem, no załóżmy, ja to powiedziałem też dla żartu, ponieważ jestem zabawny. Znaczy moja rozkmina jest tak, chodzi mi o to, że generalnie ja nie zgodzę się na tym, żeby... No na przykład, dobra, angielski. Tak. Zaliczasz go, masz 50% na zaliczenie. Mhm. I co, weźmiesz takiego kolesia, który rozumie połowę z tego, co mówisz? No to jest lepiej niż jakby nie rozumiał niczego. On dostaje też ocenę, która jest ten i jeśli go wezmą do pracy, wiesz, to sprawdzą. Ale nie wiesz, jak masz ocenę. Ma certyfikat albo nie ma certyfikatu, że zaliczył. Masz dyplom z ukończenia studiów albo nie masz. Nie, no ale na dyplomie masz ocenę, poza tym masz do dyplomu. Masz ocenę z całych studiów, a nie z każdego przedmiotu. No tak, ale nie, no dostajesz do dyplomu jeszcze suplement, gdzie masz rozpisane wszystkie przedmioty i wszystkie oceny. Chyba, że u was nie dawali, ja dostałem chyba 6 kartek. No ja też dostałem, co nie zmienia faktu, że nie będę patrzał na to po prostu. Ja bym chciał, żeby każdy miał jakoś określone kompetencje, które może zaliczyć lub nie, ewentualnie do tego ma specjalizację. Ale... Nie no, tak, no tylko wiesz, cały problem polega na tym, że są ludzie, którzy się na przykład... Znaczy ja wiem, że teraz będę bronił, no nie, chociaż nie powinienem, ale są ludzie, którzy się na przykład przebranżawiają. Wiesz, że nie wiem, ktoś najpierw był zainteresowany, nie wiem, administracją, systemami sieciowymi, a potem stwierdza, że pierdoli, będzie programistą. No nie, ale ja nie mówię, że nie, niech tak zrobi. On ma... Ja nie mówię, że zaliczył, nie zaliczył studia, tylko ma przedmioty, zalicza je. I wiesz, samo zaliczenie kogoś na... Różnica pomiędzy zaliczeniem na 3 a na 5 jest na przykład ogromna, nie? No tak. Biorąc pod uwagę wiedzę, jaką ktoś wyciągnął. Ja ci coś powiem, Mateusz. Dawaj, Konrad. To nie jest tak, że... Powiedz mi mocno. To nie jest tak, że ludzie wiedzą rzeczy, Mateusz. Ocena nie jest po to, żeby powiedzieć tak, ty umiesz na taką ocenę. To nie jest tak. Ocena jest po to, żeby taki student się bał, że dostanie pałę, i żeby chciał dostać piątkę i on będzie wtedy czytał książki, bo celem
uczelni jest to, żeby ludzie czytali książki o rzeczach ważnych. No także... to w moim nic to nie zmienia, bo w moim systemie są tylko jedynki i tylko piątki. No dobrze, ale to tak czy siak ludzie będą czytali te książki, ale wiesz, twój cel jest osiągnięty, jeśli oni je przeczytają. To nie zależy ci, żeby oni mieli, pamiętali, co tam było całe życie. W ogóle mi nie zależy, żeby przeczytali. Mogą nie przeczytać, ważne, żeby wiedzieli, o co chodzi. No tak. Co jest w środku. Ale to skąd mają. A to jest wtedy pozytywny. No, niektórzy wiedzą. To jest wtedy bonus dla ciebie, jeśli oni rozumieją. Nie muszą czytać, mają trzy różne, wiesz, trzy różne źródła, powiedzmy, do tego. Ale będą mieli te źródła zawsze pod ręką w internecie, Mateusz. No ja nie wiem, nie chciałbym, żeby ktoś, kto mi operuje na sercu, miał obok otwartego, wiesz... Wikipedię. Pielęgniarko, proszę przewrócić stronę. Mateusz, kiedy ty będziesz operowany, to oni będą mieli już te hełmy strażackie i będą mieli opisane, gdzie jest twoje serce to albo twój penis. Prędzej odrobią nogę siekierą strażacką. Nie, no musisz ufać w programistów, którzy będą robili te hełmy. No, chyba że oni też nie będą dobrze nauczyć. Nie, to jest poważna sprawa. Jestem pewien, że robią to ludzie specjalnie i że rząd to nadzoruje. No, tak jak teraz. Tak. Wszyscy ludzie są na pewno na dobrym stanowisku. Jestem. No tak, no nie pozwoliliby, żeby nie byli tacy ludzie. No. Musisz wierzyć, Mateusz, wierzyć w swój rząd. Była taka piosenka T-Labu. Jest super. Jest więc o co ci chodzi. Tak. Mamy ekstra rządy i super prezydenta, wszyscy ludzie to wspaniali fachowcy. Właśnie do tego mi się kojarzy. Wiesz, czy Narodowy Monik Staszczyk tak śpiewał. Ale też z drugiej strony, wiesz, możesz mówić, że ludzie nie są zajebiści, ale nie święci garnki lepią, Mateusz. Nie musisz być super zajebisty, żeby ulepić garnek, albo zrobić operację serca albo mózgu. Nie, za to mógłbyś być świętym garnkowym, nie... świętym od garnków. No tak, ale święty od garnków to nie jest człowiek, który zrobił garnek. Tylko prawdopodobnie dawał ludziom garnki, bo świętym zostajesz za nie za robienie rzeczy, tylko za dawanie ludziom rzeczy albo modlenie się za nich i namaszczenie chorych. Jakby za dawanie dawali świętym, to bym znał, wiesz... Parę świętych. Parę świętych. Ale nie możesz być świętym za życia, musiałbyś znać dużo martwych, dużo martwych kurek. To by pojechał do Vegas. Jest dużo martwych prostytutek, które zadawanie mogłyby zostać świętymi. Tak, wystarczy pójść do pierwszego lepszego motelu i zajrzeć pod łóżko. Ale bo tam jest nie, bo to nie jest tak, że dawał, dostaje. Tak, wiesz, to wszyscy bylibyśmy święci. Tu musisz jeszcze spełnić dodatkowe warunki. Na przykład, czy kiedyś na kolanach wszedłeś po schodach? Proszę? Czy wszedłeś na kolanach po schodach kiedyś? Jak miałem nogi w gipsie? No musisz być, żeby być święty, musisz wejść. Ale to nie tak, że masz nogi w gipsie, to muszę wejść. Ja nie mogę być świętym, bo musisz ja chcieć. Chrztu. Musisz chcieć wejść. No, no ja przynajmniej najpierw chcieć mieć chrzest. Tak. To zacznijmy od chrztu, a potem poszukamy schodów, Mateusz. Ale dlaczego zeszliśmy na ten temat? Ja na co? Nie wiem, o co chodziło ze świętymi. No mówię. Znaczy, weszliśmy z ocen. Jezu, Konrad, przysłuchaj to przed montażem. Wyjaśnisz nam to później. Ja wiem dokładnie, co się dzieje, mój drogi. Ja jestem pewien tego... Powiedz nam w takim razie następny news, Konrad. Randall pisze do nas. Najpierw robi sprostowanie tego, kto jakie newsy zapodawał, ale pominę to. Mówi, że podrobna historia do krwawego żniwa. Mowa tutaj o tym bombowcu, który podłożył pod samochód Volvo i został wybuchnięty, ponieważ nie przedstawił czasu. Taka podobna historia była kiedyś w Rosji, pisze Randall. Zamachowiec miał podłożyć ładunek w okolicach Nowego Roku. W okolicach Nowego Roku, to kurwa miasto w Ameryce czy coś? W Nowy Rok. Operator wysłał mu SMS-a z noworocznymi życzeniami i tym samym zdetonował ładunek w domu. Zamachowiec zginął, a operator uratował dzień. Także to był pierwsza sytuacja na świecie, kiedy SMS od operatora zrobił cokolwiek dobrego. Powinniśmy się cieszyć. Opłaty roamingowe, nie? Ja nie mogę się śmiać ze śmierci ludzkiej. Nie jestem w stanie powiedzieć. Jeśli nie jest naprawdę, naprawdę śmieszna. Jeśli nie jest naprawdę śmieszna, to nie mogę śmiać się z tego. Czekaj, ale może znajdę coś w środku w tym. Ej, Jezus, ja powiedziałem ten dowcip, że SMS, to był pierwszy czas, kiedy SMS od operatora był przydatny i to jest dokładnie w tekście. Przysięgam, że nie przeczytałem tego wcześniej. Przysięgam, że nie przeczytałem tekstu, o którym mówię. Planował zdetonować, ale to i tak miała być bomba samobójcza. Miał mi się na pasku.
Także w pewnym sensie zrobił swój plan, dostanie dziewicę. Może nie dostanie wszystkich 72, ale może dostanie te 3, takie brzydsze. Albo 3 lepsze, nie wiem. Mateusz, na ile byś go ocenił? Ja myślę, że... Na ile dziewic dostaje samobójca? 72 dziewice chyba. A nie 40 coś? Albo 77? Załóżmy, przyjmijmy How jakąś... How many virgins? Przyjmijmy jakąś fajną liczbę. 72 dziewice dostaje. No. I na ile dziewic byś go ocenił? No ja myślę, że dostałby, spotkałby po prostu 71 swoich kolegów. Nie, bo załóżmy, że musiał... Ilustro. Ale pomyśl sobie, giniesz, jesteś taki podjarany, tak? Bo, o, 72 dziewice, tak. Nagle, wiesz, idziesz w tym tunelu do tego światła, błysk, no nie? Oczy ci się przyzwyczajają i nagle patrzysz dookoła tylko właśnie 71 twoich kolegów. I tak nagle, o, crap. No ja myślę sobie w taki sposób, że właśnie umierasz, trafiasz do tamtego swojej wersji nieba, nie? Rozglądasz się i mówisz, wpadasz tam i mówisz, dziewice! I odwracają się kolesie, mówią, gdzie? Albo lepiej, wpadasz do tego nieba i mówisz, dziewice! I patrzy na ciebie, wiesz, Bóg i mówi, dziewice byś chciała, a ty mówisz, tak, gdzie są, nie? A on mówi, no ja nie wiem, czy ty tak naprawdę wierzyłeś i zabiłeś się, żeby zrobić lepiej dla mnie. Ja myślę, że ty chciałeś te dziewice, a ty wtedy mówisz, nie, ja tak tylko zakrzyknąłem, bo chciałem... się przywitać i pomodlić z nimi, a ten Bóg tak mówi, no nie wiem, tak patrzy na ciebie, wiesz, tak mruży oczy, nie, bo załóżmy, że nie potrafi czytać w twoich myślach. Nie wiem, czy Bóg i islamistów potrafi czytać w myślach. Jeśli ktoś jest islamistą, nie piszcie do nas, będę się bał. Możecie za to wysadzić nasz podcast w internecie. Możecie spróbować, nie róbcie nic, proszę. Nie mam czasu stawiać nowej strony. Wysadźcie YouTube, bo tam jest dużo rzeczy. Tam są obrazy Mahometa, jestem pewien. Bierzcie ich. Konrad 8 pisze do nas, co do filmów romcom plus superhero, to w sumie Edgar Wright już teraz nakręcił Scott Pilgrim. Tak, w sumie tak. Scott Pilgrim jest, ale był komiks najpierw. Tak, komiks był super. Jeśli nie widzieliście filmu Scott Pilgrim kontra Wszechświat, to musicie zobaczyć to. Musicie przeczytać. Jest okej. Okay. Komiks jest dużo lepszy. Komiks jest o wiele lepszy, co nie zmienia faktu, że film jest jednym z lepszych, jakie widziałem. Jest spoko, no. I tam też gra Kapitan Ameryka chyba. Tak, jako ten na deskorolce, co jeździ. Tak, i ktoś powiedział w recenzji Scotta Pilgrima, ktoś powiedział, że film jest nierealistyczny, ponieważ nie ma opcji, żeby ktokolwiek kiedyś rzucił tego kolesia. On tam gra w ogóle takiego zajebistego aktora, który jeździ na deskorolce i robi aktora, który robi wszystko. Robi wszystko. Z drugiej strony są też weganie, którzy mają supermoce. To prawda, wszyscy ci jej kolesie byli. Jest też wegańska policja. Na czym polega wegańska supermoc? Jeżeli jesteś weganinem, to jesteś lepszy od innych ludzi. Tak, bo ludzie... Scott Pilgrim wychodzi z zasady, że nie ma sensu być weganinem, więc ludzie, którzy są weganami, muszą być jakieś supermoce zajebiste. I faktycznie tak jest. Bo akurat właśnie znowu powiem, że słuchałem ostatnio Schwinga, ale tam chyba było coś takiego, że któryś z was miał, wymyślaliście fabułę i tam któryś z was miał moc walki warzywami, ale tylko pod warunkiem, że żuł pomidory czy coś w tym stylu. I tak przypomniało mi się właśnie warzywne tornado. Nie pamiętam tego, myślę, że kłamiesz. Pamiętasz? Nie. A, krap. Nagraliśmy 130 tych odcinków. Nie pamiętam, co się zdarzyło w pierwszym Inside Baseballu, to było 19 temu. Spoko. Co nie zmienia faktu, podsumowując, Scott Pilgrim, jeżeli nie, warto zobaczyć, bardzo warto. Tak, wszystkie filmy Edgara Wrighta w zasadzie są warte zobaczenia. Komiks mi zniszczył banie w ogóle, bo komiks jak... Komiks był super. Bo komiks zaczyna się jak taki normalny, romantyczny komiks, coś tam się dzieje i nagle w pewnym momencie... Wpada koleś i zaczynają się bić jak w takim... Jak w takiej grze starej. Praktycznie, albo jak w starej grze generalnie. Bardzo dużo nawiązań do gier jest w całym filmie i w całym komiksie. Film jest generalnie o Scottie Pilgrimie, który musi pokonać 7 złych ex swojej dziewczyny, żeby wygrać jej serce. Zajebista sprawa, polecamy. Tak na maksa polecamy. Pamiętam, jak ten komiks był taki totalnie popularny i było faux pas go czytać. Tak? Ja nie pamiętam. Ja po prostu czytałem rzeczy. Zajebisty jest. Wkraczamy w aftershow. To jest... Yay! To jest nieskrępowane miejsce,
w którym możemy mówić rzeczy najróżniejsze. Możemy mówić sensem, możemy mówić bez sensu. W zasadzie to doszliśmy do wniosku, że do aftershow wrzucamy nasze rozkminy, które nie są z zasady śmieszne. Także że jeśli się okaże, że nie będą śmieszne, to są na koniec, także jeśli ktoś nie lubi, to może pójść i wsadzić sobie... Jeśli ktoś tylko się śmieje przez całe życie, jest jokerem. Jeśli życie jest dla ciebie żartem, to możesz wziąć i wiesz, wziąć. Pocałować. Wziąć. Tak, proszę braść. Braść. Jeśli podróżujesz, to masz więcej życia. Wydaje mi się, że wiem, o co ci chodzi, Mateusz, bo chyba o tym rozmawialiśmy kiedyś. Gadaliśmy o tym i to stwierdziliśmy, żeby pogadać o tym na odcinku. To jest druga teoria. Rozkmiń, Maćku, to. Rozkminiam. Kiedy życie ci płynęło najszybciej? Kiedy miałeś wrażenie, że coś ci ucieka na przykład, że nie masz go wystarczająco dużo? Że zanim się oglądnąłeś, już wiesz, minęło wszystko. O dobry Boże. No ostatnia sytuacja taka. Wiesz, nie chcę się martwić, ale to była chyba sraczka w Indonezji, której dostałem. Więc generalnie życie ci mija szybko, ale szybko, że przemija ci wszystko, czy wolno i trwa długo? Znaczy, wiesz, życie mi wtedy przelatywało przed oczami, więc... Ale to jest... Zaplątaliśmy się, Mateusz. To jest tak. Figuratively. Niedosłownie. Jeśli mielibyśmy cię zapytać o dokładny dzień z twojego życia na uczelni, a jeśli mielibyśmy cię zapytać o jeden z dni, które spędziłeś w Indonezji, to który z nich byś lepiej pamiętał? No, prawdopodobnie tam Indonezję, bo to była dla mnie, wiesz, podróż życia. No i teraz na razie. I rozkmin to. Jeżeli masz cały dzień, który wygląda... Codziennie twoje życie wygląda tak samo. Wstajesz, robisz coś tam, wychodzisz. Witaj w moim świecie. No, to generalnie twoje życie mija ci tak, że nie odróżniasz dwóch dni od siebie. I przez to twoje życie wygląda tak samo, nie? Więc tak. Generalnie twoje życie... I umierasz w końcu przeżywając ten sam jeden dzień. Po prostu 1000 razy. Tak, umyka ci w pewnym momencie, te dni ci umykają, bo są takie same. Natomiast jeśli podróżujesz i albo robisz dużo rzeczy w taki sposób, że twoje życie każdy dzień wygląda inaczej, jest powiedzmy w jakiś sposób nieprzewidywalne, to masz dużo różnych wspomnień. To oznacza, że przeżywasz bardzo dużo rzeczy i w porównaniu do innych, którzy przeżywają jeden dzień cały czas tak samo, masz więcej życia. Masz więcej życia, bo pamiętasz więcej życia, a koniec końców jesteś twoimi wspomnieniami. One się kształtują. Więc jesteś więcej człowiekiem niż inni ludzie, jeśli podróżujesz dużo i widzisz mądrzejszy. Znaczy wiesz, w ogóle gdzieś tam ostatnio, tak teraz, skoro gadamy o poważnych rzeczach, to słyszałem teorię, że jak sobie przypominasz jakieś swoje wspomnienie, to tak naprawdę nie przypominasz sobie tego momentu, tylko ostatni raz, kiedy... Pamiętałeś to? Kiedy pamiętałeś to, tak. Ha, to jest ciekawe. What? Niezły motyw. Nigdy o tym nie myślałem w ten sposób. Ale ja sama też. Teoria mi się strasznie podoba. Nie, no sama teoria jest zajebista, to fakt. Bo faktycznie, jeśli życie ci się zlewa i te dni ci umykają, to w tym momencie tracisz je i to było zmarnowane życie. W sensie nie masz tego, co cię nie buduje tak bardzo. Znaczy buduje cię, wiadomo, trochę, bo coś z tego zawsze wyciągasz. Ale jeśli masz ciągle nowe doświadczenie, będziesz to pamiętał, będziesz pamiętał więcej, więc będziesz miał większą głowę. Co być może oznacza, że twoje życie powinno po prostu być bardziej wymieszane wtedy. No ale to nie może być mieszanina też jakichś nudnych rzeczy, bo być nie będziesz pamiętał. Nie, ale być może będzie to mieszanina nawet... Nie, może być nawet nudnych, nie? Ale jeżeli będzie to mieszanina na tyle zróżnicowana, to czemu nie? No w zasadzie. No jeśli będzie ciekawa, bo jeśli będzie ciekawa, będziesz pamiętał. Chodzi o to, żebyś zapamiętywał dni w całości, żebyś zapamiętywał jak najwięcej rzeczy. Tak, tylko teraz mam kontrwizję wszystkiego. Mam kumpla, który uwielbia jeździć samochodem. Praktycznie z niego nie wysiada. Jeździ po całym kraju i w ogóle był chyba wszędzie. Słyszę to, co mówisz i zastępuję słowo samochód słowem komputer. I odnoszę tę historię do siebie. No to słuchaj, teraz ten. Koleś sobie kupił rejestrator do samochodu, bo mieliśmy kiedyś taką sytuację, zresztą swoją drogą w Szczecinie, jak z nim byłem, że dziadek 70-letni po prostu w pewnym momencie przy 80 km na godzinę stwierdził, że zmieni pas, no i nas zepchnął na pobocze, wylądowaliśmy gdzieś tam na barierce, ale na szczęście nic się za bardzo nie stało. No ale od tamtej pory kolega jeździ właśnie zawsze z fotorejestratorem i teraz jest najlepsze. Jak przejdzie jakąś trasę, on zgrywa to sobie na płytę i ogląda to w domu. Żeby nie marnować czasu, kiedy jest w domu, bo nie jest wtedy w samochodzie. Żeby nie marnować czasu w samochodzie na patrzenie na drogę, po prostu mówi oglądnę w domu. Podziwia widoki, jak idzie samochodem. Tak, więc teraz właśnie, czy to oznacza, że on ma 2 razy więcej życia? Nie, no właśnie ma 2 razy mniej, robi 2 razy to samo.
No tak, no ale wiesz, podróżuje, więc dwa razy może to przeżywać. Właśnie, albo może sobie ten lepiej. A jak oglądał siebie, który pracuje przy komputerze i sobie kupił właśnie fotorejestrator mojego siedzenia przy komputerze? To musisz sprawdzić. Mateusz, żyje 20 parę lat. Słyszałem czegoś bardziej nudnego niż oglądanie samego siebie siedzącego przy komputerze. No właśnie, a ludzie jednak robią let's play'e. No ale to co innego. Ale wrzucają to na wiesz i wrzucają siebie jak grają w grę. Ale nie wyglądają tak. Oglądać jak siebie jak grają w grę. No tak, tylko wiesz, chciałbym się oglądać film, w którym przez 3 godziny najbardziej ekscytującą sceną było jak się drapałeś po jajkach? Nie, no przecież to, co się dzieje na ekranie. No ale ty wiesz, to zależy, jak masz ustawioną kamerę. Wiesz, bo czy oglądasz siebie siedzącego przy komputerze, czy masz, wiesz, screencasta z monitora, to są dwie różne rzeczy. Nie no, masz siebie z kamerę za plecami, tak jak, no przecież tak jak fotorejestrator, przecież nie nagrywa kolesia siedzącego za kierownicą. No nie, no. Tylko widok z przedniej szyby, tak jakby. No właśnie, no to ja też mam widok z przedniej szyby swojego, wiesz, okna na świat. Ja bym chyba załamany, jakbym zobaczył taki film. Ale to jest taki first person perspective programisty. Ale być tak. Może to nie byłoby głupie, w sensie tak. Zrobić taki film? Zobaczyłbyś, ile czasu marnujesz. No właśnie. To byłoby złe. Lepiej cieszyć się życiem, takim, jaki jest. A potem byś się zorientował, że marnowałeś tego czasu dwa razy więcej, bo oglądałeś, jak marnujesz. What am I doing with my life? Co? Nie, ale swoją drogą, jak się podróżuje, to się można zaobserwować, jak ludzie potrafią naginać rzeczywistość na całym świecie. Co to znaczy? Nie, wiesz co, na przykład leciałem do tej cholernej Indonezji i leciałem przez Dubaj. No i tak jeszcze skombinowałem lot, żeby mieć w tym Dubaju 17 godzin pomiędzy przesiadką, no że jak już lecę na drugi koniec świata, no to żeby przynajmniej, żeby trochę coś zobaczyć, tak. No i wszystko było pięknie i fajnie, tylko nie sprawdziłem jednej rzeczy, bo jak już byłem tak podjarany, że lecę tam do tej Indonezji przez ten Dubaj, że nie sprawdziłem, że tam mają do cholery Ramadan, czyli nic nie można pić i nic nie można jeść. Do zachodu słońca. No, wiem. Możesz, to jest taki, koszykarz, tak. Denis Ramadan. Tak. I on z tym, z Kim Jong, tak, no, są kolegami. To jest ta piosenkarka. To jest jak siesta we Włoszech? Że nie możesz, sklepy są zamknięte też? Znaczy właśnie najśmieszniejsze jest to, że wiesz, sklepy są otwarte, tylko nikt ich nie kupuje, a w zasadzie nawet jak... Znaczy ja mogę kupić, wiesz, teoretycznie jako innowierca powinienem być z tego zwolniony, wiesz, więc mogę iść, nie wiem, oblewać się nawet wodą, wiesz, przy 40-stopniowym upale i nikomu nic do tego nie powinno być. Tylko problem jest taki, że właśnie szliśmy po ulicy, no i właśnie z butelką wody w łapie, no i podleciał do nas facet i zaczął straszyć policją, że wiesz, że zaraz tutaj, bo łamiemy, wiesz, święte prawo i tak dalej, no i na nasze uwagi, że my nie w tej drużyny, co wy, no to zaczął krzyczeć jeszcze bardziej. No i dobra. Heretycy spalić. I słuchaj, teraz na naszym nowym marmurowym placu. Tak, tak, tak. I teraz jest najlepsze, wiesz, jest 40 stopni w cieniu, zasadniczo wszystko, co się da, jest pozamykane, no i ten, z takich instytucji, powiedzmy sobie, publicznych nie ma co robić, no nie, mamy te 17 godzin, no wiesz, możemy przesiedzieć na lotnisku, ale no to nie po to zapłaciliśmy nam chyba, nie wiem, $50 za wizę, żeby móc wyjść z tego lotniska, tylko po to, żeby wrócić spod kulą mogonem. No więc poszliśmy do centrum handlowego, które jak wszystko w Dubaju musi być bardzo wielkie i jednocześnie bardzo puste. I najlepsze jest to, że wiesz, że w pewnym momencie stwierdziłem, że muszę pójść do łazienki. Wchodzę do łazienki, otwieram kabinę, a po prostu w tej kabinie wszędzie, gdzie się da, są jakieś okruchy chleba, wiesz, jakieś resztki żarcia i cokolwiek innego. Bo wszyscy nie? Po cichu jedzą. Tak, wiesz co, bo najśmieszniejsze jest to, że oni wierzą, że jak właśnie wejdą na przykład do szafy, to już Allah tego nie widzi, więc w związku z tym mogą tam robić, co im się nie podoba. A wiesz dlaczego? Nie wiem. Boga nie ma w szafie. Bo geje są w szafie. No, Bóg nie. No i już nie ma closet. Miejsca. Już nie ma miejsca. In the closet. Tak. Bóg nie jest gejem, więc go nie ma w szafie. Bóg już wyszedł z szafy. Tak, ale słuchajcie, teraz, no. Teraz jest najlepszy myk, bo w pewnym momencie wsiedliśmy, znaczy zawołaliśmy windę, no nie, winda zjeżdża, otwierają się drzwi stoi w tej windzie koleś nazwijmy to tradycyjnym stroju ichniejszym, czyli w jakimś turbanie ubrany na biały i tak dalej. Myślałem, że w kamizelce z bombą. I coś kitra pod tym swoim strojkiem. Tak? I w całej windzie śmierdzi frytkami. Po prostu, wiesz, ale takimi świeżymi frytkami. Nie? I mówi słuchaj, teraz... do was shalom. Tak. I słuchaj, piwerko, tak. To nie ketchup, no. To krew, uderzyłem sobie w twarz.
Tak, i wiesz, myśmy wsiedli, koleś z takim przerażeniem w ogóle w oczach, wiesz, no bo przyłapany na gorącym uczynku i tylko, wiesz, szybko wcisnął jakiś guzik na najbliższe piętro, na jakie było, winda się zatrzymała, żeby się otwierają i facet po prostu w długą, wiesz, akurat do toalety, no nie, bo była na przykład. Tak. Mogę zapytać o coś? Pytaj. A mieliście taką sytuację, że szliście ulicą i był taki kąt ciemny, w którym były takie postacie, które się kuliły, nikt ich nie dotykał i kuliły się i były w takich łachach i wy zapytaliście, kto to jest, czy to są trendowaci i oni powiedzieli, nie, to są nietykalni. I mówicie, jak to, co to znaczy? Mówi, no oni są, to są chirurdzy i lekarze, oni dotykają zwłok, nie można ich dotykać. Nie, wiesz co, tam czegoś takiego nie było. W ogóle cały Dubaj jest zajebiście pusty. Może to wynikało z tego cholernego Ramadanu, no nie? Jest tak, że ludzie pracują po prostu i siedzą w tych wielkich korpo? Wiesz co, być może, no. Wiesz, nie chodziłem po tych wszystkich wieżowcach. Bo ja spotkałem się na przykład z takimi powieściami, że koleś pracował, mój kuzyn chyba pracował w Dubaju. I on mówił, że właśnie takie sytuacje są, że na przykład dostaje maila, nie? Że dzisiaj jest tam Boże Narodzenie, nie? Wszyscy chrześcijanie są zwolnieni z pracy, a wiesz... Reszta pracowała. Reszta pracuje, nie? I potem jest jak tam Hanuka, wszyscy Żydzi zwolnieni z pracy, reszta pracuje, nie? Tak. Ale no czekaj, bo tam jest jeszcze to, że Dubaj jest nowym miastem, które zbudowali na pustyni. Tak, i tam on ma prawo jeszcze być pusty, nie? Że tam nie wypełnią do końca. Tak, ale wiesz co, w ogóle to jest najlepsze, bo tak, bo masz właśnie te wielkie wieżowce, po czym masz autostradę 7 pasów w każdą stronę, po której jadą 3 samochody na krzyż, bo ta autostrada jest tak wielka, że ten, po czym masz rząd billboardów i za rządem billboardów jest tylko jeszcze taka sterta śmieci i dalej jest pustynia. Nie ma nic kompletnie, wiesz? I to jest takie mega depresyjne, bo ty jak idziesz chodnikiem i po prostu widzisz za tych billboardów, że tam absolutnie nic nie ma. To jest klejnot pustyni. To nie jest tak, że to jest trochę jak takie, wiesz, atrapa budynku? No, pewnie tak. Fasada, po prostu fasada budynku i to jest fasada końca miasta. Tak, fasad. No. Nie, tak swoją drogą jeszcze a propos Ramadanu i przeklętów, już tak, żeby skończyć, bo pewnie was przynudzam, to jaki jest ten największy budynek świata, czyli Burj Dubai, no nie? Ta wielka wieża. I kręcą Mission Impossible? Tak, tam gdzie Tom Cruise siedział bez żadnych zabezpieczeń podobno na samym czubku. No i w każdym razie, tak. Bo on robi własne stunty ponoć. Własne stunty, tak. Jak, wiesz. Jackie Chan. Tak. Dużo nawilżania i możesz siąść na taką iglicę bez mrugnięcia okiem. No i w każdym razie chcieliśmy tam wjechać, no nie? I oczywiście nie, bo nie można, bo Ramadan otwarty dopiero po zachodzie słońca. No my tłumaczymy, że, ale mamy będziecie się upajać widokiem. Tak, ale... Mnie przypomniało kawał w ogóle, skończysz to ten... Spoko, ale mamy samolot tutaj o 18, a zachód słońca jest tam, nie wiem, 21 coś, no nie, więc tak, no... I prawdopodobnie już w życiu nie polecimy tutaj do Dubaju, więc tak, no, coś by się nie dało zrobić. No i bilety ogólnie na to kosztowały w przeliczeniu na nasze około 80 zeta. I facet tak się patrzy i tak, no w zasadzie mamy taką specjalną ramadanową cenę dla niewiernych, no nie, więc jak zapłacicie 400 zł, od łebka, to możecie wjechać, no. Więc oczywiście, wiesz, darowaliśmy... Tyle jest warta moja wiara. Tak, tyle jest warta moja wiara. A swoją drogą, co ciekawe, już kończąc, przelicznik jest prawie 1:1, bo ich niższy pieniążek to jest złotówka 1 grosz, a ceny są prawie takie jak w Polsce. A to jest drachma, czy coś takiego? Dirham. Dirham, zajebiste. Dirham. Przywiozłeś jakieś? Dirham. Wiesz co, mam kilka, mogę ci podesłać razem z bukiem inspiracji. Spoko. Kupię zawsze sobie nawilżenia zwierząt, skojarzyło mi się kawał właśnie, jak były zawody na największą, jak to powiedzieć, powiedzmy na największą prostytutkę, na najlepszą prostytutkę. No. I wiesz, przyjeżdżają reprezentanci z różnych krajów i tak dalej, wiesz, w końcu jest finał i jest, wiesz, tutaj mamy i komentatorzy, nie, oczywiście komentują, nie, mówi, tutaj przyjechała reprezentantka Francji, nie, ona, mamy tutaj duże oczekiwania po niej, po tym, co pokazała w zeszłym tym i ona, widzisz, nie, kładzie sobie, jest krzesło, nie, ona bierze to krzesło, kładzie na nim, wiesz, cytrynkę, jest, wiesz, jest cytrynka, nie ma cytrynki, nie? Tak. Z widowni, wiesz, brawa, uznania, nie? Brawo, nie? Dalej przychodzi reprezentantka tam, powiedzmy, wiesz, nie wiem, Ukrainy, nie? Oni mówią, reprezentantka Ukrainy, tutaj walka, wiesz, jest walka o, będzie walka o złoty medal z reprezentantką Rosji, nie?
I wiesz, mówi, ona wiesz, pójdzie w grubo, nie? Kładzie ananasa, nie? Jest ananas? Puh, nie ma ananasa. Też nie? Go zjadła. Wszyscy, wow! Brawo, nie? Ekstra. Super. I głód jest niespożyty. Jest, głód jest niespożyty generalnie. Jest, wow, ekstra. No i w końcu przychodzi prezydentka Rosji, nie? I kładzie wisienkę, a wszyscy wiesz. Co się stało? Czyżby kontuzja? Czyżby coś? Będzie wisienka, wszyscy zemali, czekają, jest wiesz. Jest wisienka? Fuh, nie ma krzesła. Z klasą, Mateusz, z klasą. Z klasą. Powiedzcie mi, dlaczego nasze dzieci będą idiotami? O dobry Boże. Ponieważ nie nauczymy ich czytać. Ja nie nauczę przynajmniej. Swojego dziecka nie nauczysz czytać? Nie. Ponieważ jeśli nie przyszło to... W piwnicy jej się nie przyda, co? Jeśli nie było to w pakiecie, to ja nie będę do tego dokładał. Co? Można i tak. Co? Nie wiem, pytasz, co ci mówię. Nie, no ktoś dał temat. Czy dał to ja temat? Dałem temat, tak. Maciek, o co chodzi? Tak, to znaczy zacznę od tego drugiego, może gender w natarciu, tak, bo to jest jedno, to się łączy wszystko. No bo swojego czasu podesłałeś mi i wszystkim w ogóle ludziom z Inside Baseball 3,5 minuty chyba zmarnowanego życia, czyli maka paka myje kamienie. No i tak, no i tak głęboko to utkwiło mi w głowie, że nie może do tej głowy wyjść, wiesz, what has been seen cannot be unseen. Ja miałem to samo, jak mi to pokazali, więc... Tak, tak, więc teraz zacząłem tak, przez to, że właśnie jestem ojcem, to tak zacząłem właśnie patrzeć trochę inaczej na ten, na różne rzeczy dla dzieci. No i właśnie stwierdzam, że nasze dzieci naprawdę mogą być idiotami, bo bajki, które dostają, są po prostu tak żałosne i tak kiepskie, że to bajka. No, nie, no bo słuchajcie, kupiłem na przykład małemu ostatnio dwie książeczki. Jedna nazywa się Małpka Mania, druga nazywa się Królik Karol i zasadniczo książeczki składają się z czterech stron na krzyż i mają pacynkę doczepioną, także możesz dziecku czytać tą książeczkę i machać tą pacynkę. I robić mu dobrze. I robić mu dobrze pacynkę. Ale wiesz, że to jest dla małych dzieci, które nie wiedzą, tak. Co jest to. Tak, ale teraz wiesz, najlepsze jest to, że tak, po pierwsze, książeczka ma jedno zdanie na stronie, typu Małpka Mania lubi jeść banany. No nie? I tak dalej. To jest w pełni zrozumiałe, że to jest dla małych dzieci, więc to nie może być, nie wiem, Pan Tadeusz. No dopóki nie? To nie będzie lekturą, to myślę, że może być spokojny. Mogę być spokojny, tak. Jest okej. Okay. Królik Karol. Czy Królik Karol jest na żywo audiobooku? Tak, i słuchaj, teraz tak, pierwsza rzecz, te książeczki są tłumaczone, mają cztery strony, na każdej stronie jest po jednym zdaniu i one są tłumaczone. Jakby w Polsce nikt nie mógł, jest książeczka o Małpce Manii, to napiszmy książkę, nie wiem, o Kuszce Stefanie, no nie, sami to zróbmy. Nie ma tego, ale dobra, to jest mało istotne. Najważniejsze jest to, że mamy przykład ideologii gender, bo jak brzmi tytuł oryginalny Małpki Manii? Money the Monkey. Nie, Mark the Monkey. A, Mark. Zmienili płeć. Tak. Tak, w Harry Potterze. Tak, a Królik Karol to jest Roof the Rabbit. Roof, jeśli się dobrze orientuję, to też jest imię żeńskie. Czyli zmienili. R-U-T-H, tak? Ale to nikt... Tak. Nikt tak. Nie stracił na tym, bo to jest... To nie są gender, to są gender band. Każdy do... Tak właśnie. Jak wiesz. Każdy to po jednym. A był kiedyś chyba taki super bohater genderbender. Genderbender? Tak. Jego mocą było właśnie to, że zamieniał płeć. Ale to jest super moc w ogóle, genderbender. Genderbender. Ale to jest stary, ale to jest gender tylko wtedy, jeśli królik zajmuje się gotowaniem, a małpka zajmuje się jeżdżeniem samochodem na przykład. To wtedy to jest gender, jeśli zamienisz płcie, żeby kobieta jeździła samochodem, a facet gotował. Kumasz, musisz mieć agenta. No muszę mieć agenta, tak, ale jeśli jest, że małpka je banana, a królik marchewka, jest wszystko okej. Okay. To zależy, jak głęboko wkłada go do gardła, kiedy zanim go ugryzie. Zależy, z której strony wkładają do gardła. Jest to bardzo mała małpka, możesz mieć deep roast. Wszystko <w ogóle. śmiech> Ale twoje dziecko nie chce tego wiedzieć prawdopodobnie. No pewnie nie, tak. No, swoją drogą to też dostał ostatnio książeczkę z jakimiś bajkami na dobranoc, no i miały być wierszowane, rymowane i w ogóle. Tytuł oryginału oczywiście The Classic Nursery Tales, więc też tłumaczone. Po czym otwieram to i tam jest wiersz, którego aż się nauczyłem na pamięć, bo jest po prostu genialny. Więc pozwólcie, że go wam zaprezentuję, najwyżej go wytniesz. Deklamuj. Deklamuj.
O mój Boże, to już wiesz co, 2,37 według mojego licznika, więc ten, więc jest... 2,14, trochę mniej. Trochę mniej, no tak, bo trochę gadaliśmy wcześniej. Spoko. Powinniśmy się zawijać powoli. No, też by się tak czytało. Dobra, spoko. Deklamuję. Doli, kot na basie dziś rzępoli, po księżycu skacze krowa, psa śmieszy sprawa taka, łyżka i talerz dały drapaka. No i jak to przeczytałem, to tak stwierdziłem, że co ten człowiek brał, jak to pisał, no nie, bo to jest w ogóle, to brzmi jak nie wiem co. Brakuje ci dziecięcej niewinności, jesteś zniszczony przez narkotyki. Nie możesz zakładać, że ktoś coś brał tylko dlatego, tak, że jest to z wyobraźnią. Seks, alkohol i narkotyki, to fakt. Jesteś brakiem człowieka. Tak, natomiast najlepsze jest to, że się okazało, że to jest jakaś w ogóle klasyczna angielska XIX-wieczna bajka. I to jest, oryginał jest The Cat and the Fiddle. I już nie będę teraz czytał tego w oryginale, ale gdzieś tam możesz sobie znaleźć. Ale tam w każdym razie leci diddle diddle the fiddle, więc tłumacz musiał naprawdę stanąć na wysokości zadania, że to wszystko przegryzł. To mogło być, wiesz, przełom w jego karierze. Nawet nie wiesz. No pewnie tak. Nie znasz całej historii. Co pan robił w życiu? Przetłumaczyłem diddle diddle na doli doli. No, dostajesz awans. Zastanawiam się, czy przyjedziemy do ciebie kiedyś, na przykład ugościsz nas w domu, twoje dziecko będzie miało już 2 lata i na jego, wiesz, stoliku nocnym będzie leżało Zbrodnia i kara. Ja myślę, jakby leżał ten, jak ten, wieloryb. White Whale, tak? Moby Dick. Moby Dick. Moby Dick. Moby Dick. Stary człowiek i morze. Stary człowiek i morze, tak. W ogóle tutaj taką książkę jakąś dałeś, ona jest to zajebista. Tak. Na samym końcu 12 zakazań. Tak, nie potrząsaj małym dzieckiem, ani nie postępuj z nim w gwałtowny sposób. Tak, to jest w ogóle jakaś książka, na którą ktoś wydał chyba, nie wiem, 300 tysięcy czy coś. Nie poganiaj dziecka, by szybciej stało się dorosłe i dało ci spokój. Nie, to jest boskie, to w ogóle podlinkujcie, bo to po prostu to trzeba przeczytać, no nie, w ogóle te niektóre rzeczy, które tam są w środku, ja się dziwię, za co te 300 tysięcy ktoś wziął, po prostu, chyba właśnie wszystko wydał na narkotyki. No. Nie porównać dziecka z innymi dziećmi, ani negatywnie, ani pozytywnie. Tak, nie, to są tam tak. Stanowczo. Nie wyręczaj dziecka w tym, co potrafi już zrobić samo, jak dziecko się wypierdoli, już podnieś się za mań. To jest fajny akurat motyw, że... Co, ja jestem dźwig? Tylko wiesz, gorzej nie wyręczaj dziecka w tym, co możesz zrobić samo. Jak dziecko może się wypierdolić, to ty się nie wypierdalaj zamiast niego. Nie poganiaj dziecka, by szybciej stało się dorosłe i dało ci spokój, mówi 12 przykazanie. Bez długiego i dobrego dzieciństwa, a także penisa trudno wyrosnąć na dojrzałego, twórczego i szczęśliwego człowieka. Dobra książka, zalinkujemy. Ona jest legalna na tej stronie? Tak. Open source książka dla dzieci? Open source'owa książka dla dzieci, możesz wydrukować i czytać przypadkowym dzieciom w parku, bo wiem, że nie masz swoich, przynajmniej oficjalnie. Jeszcze nie masz, ale jak zaczniesz czytać, na pewno jakieś przyjdą. Nie mam żadnych, o których wiem. No, to jedna odpowiedź na to. Ja myślę, że ta książka może być dobrym sposobem do pozyskania nowych dzieci po prostu. Myślę, że możesz. Konrad, masz miejsce w piwnicy jeszcze pomiędzy księgowym a tą resztą tej ferajny. Ja mam jeszcze jedną beczkę niepełną. Nie mam do końca miejsca, A propos tego becikowego. Ale to nie jest tak, że jak znajdziesz dziecko, to ci też dają becikowe, nie? Nie, aż tak dobrze nie. To musi być nowe Thomas dziecko. Urodziłaś się z zespołem Downa. To jest pierwsze. Jakie postacie w ogóle, jakie są tutaj? W tej książeczce? Tak, Jennifer Thomas urodziła się z zespołem Downa. Ben Carson dorastał w slumsach Detroit. Kurwa, co? Tatusie, co to są slumsy Detroit? Zuzia urodziła się niewidoma z poważną wadą genetyczną. Ej, co to jest w ogóle? To jest taki przegląd freak show generalnie. To trochę tak. To nie jest tak, że są takie same takie dzieci, nie? Poczekaj, na której stronie to jest? Bo ja jestem na lokomotywie. To jest aktualnie. Na 5 stronie, na początku. Ale to są. Za daleko przewinąłem. Ale to nie są bohaterowie tej książki. Okej, dobra, nie zrozumiałem. Nie, to są jak. Nie wiem, co to jest, bo mi się właśnie ładuje. Chyba przykładem jest to, że ta książka dała radę, że ta książka pomogła tym dzieciom. Czekaj. Nie, ja na 5 stronie mam wierszyk o główce i o częściach ciała. Ale to są. Nie, na 5, nie PDF-a, tylko na 5 tej na dole. A, na 5, jasne, dobra. Zuzia z Torunia urodziła się niewidoma. Ja muszę, mogę już nic mówić w tym temacie, bo ja będę mówił straszne rzeczy. To jest super, wiesz, czytasz to i mówisz,
No dobra, poczytam tą książkę dzieciom, nie? Jest pierwsza książka mojego dziecka, jest jesteś drodzy rodzice, badania potwierdzają, że ten... I przechodzisz na pierwszą stronę i widzisz, wiesz, jakieś kolorowe dzieci. I mówisz, dobra, zacznę czytać, nie? I mówisz, Ben Carson dorastał w slumsach Detroit. Ja muszę, musimy przerwać ten teraz, bo ja będę był strasznie. Wraz z tymi uczniami, what the fuck? Ale tu masz... Za klejnot, stary. Już drugi klejnot dzisiaj. Spoko. Dajemy radę. Dajemy radę. Dobra, ten ostatni punkt z naszej rozpiski to chyba można sedarować, bo już jest za długa stanowczo. Tak, ale Mateusz chce polecić serial. Ja jeszcze powiem o jednej rzeczy. Możecie sobie kliknąć na linka, który dałem o Sight. Sight to jest taki krótki filmik, 7 chyba czy 8 minutowy, prezentujący właśnie takie czarne z czarną stronę technologii. Między innymi tutaj jest chyba gamifikowanie życia towarzyskiego. Gamifikacja życia towarzyskiego. Tak, ale ten filmik jest trochę ciężki. Mi się Black Mirror bardziej podobało niż ten film. Ale ten film to jest takie 7-8 minut, żeby zobaczyć właśnie klimat. I Black Mirror jest to zajebisty serial. Brytyjski. To jest brytyjski, więc macie zajebisty akcent za darmo praktycznie. Tak, dla mnie to jest plusik zawsze. Są 3 odcinki na sezon, każdy odcinek ma 40 minut. Każdy odcinek opowiada o zupełnie innej historii. W zupełnie innym problemie i generalnie mówi o tym, jak technologia, o takich ciemniejszych stronach technologii, o których balibyśmy się wspomnieć, balibyśmy się pogadać tak jest naprawdę. Jest creepy w chuj, przynajmniej ten odcinek, który widziałem, był creepy na maksa. I generalnie jest to takie miękkie science fiction, to znaczy nie jest to cyberpunk, tylko generalnie pokazują nam społeczeństwo, w którym jest wprowadzana jakaś dodatkowa technologia. Pokazują właśnie tę technologię z różnej strony i do czego to może prowadzić, nie? Polecamy. Bardzo fajnie się to oglądało, naprawdę bardzo przyjemne było. Ten site swoją drogą to był na Kurserze, do któregoś kursu dołączony, tak, chyba do gamifikacji. A, widzę, że to też brałeś, bo to z tego jest właśnie. No. Kevin Werbach. Fajny, ale nie podobała mi się gamifikacja w jej wykonaniu. Była taka dziwna strasznie. Fajne były wykłady, a te quizy, które on dawał, były tak dwuznaczne, że... No ale z tego najlepsze, co udało mi się wyciągnąć, to jest właśnie site, który jest fajnie zrobiony w ogóle, jak na taki krótki film i prezentuje właśnie fajną rzecz dodatkowo. A Black Mirror to jest generalnie trochę większe zastanowienie się i parę odcinków nie zryło mi banie strasznie. Więc polecam. A jak oceniasz na tle pozostałych ten odcinek, który widzieliśmy we dwóch? Właśnie tego rodzaju są. Tak, ale czy jest na poziomie, czy jest lepszy, czy gorszy? Ten, który widzieliśmy? Tak. To dwa, które widziałem, były lepsze. Widziałem dwa lepsze. Widziałem na cztery, które widziałem. Jeden był gorszy, dwa były lepsze. Aha. O, fajnie. Dobra, zobaczę sobie. Mówię przez rolkę od papieru. Bo jesteś zmęczony. Moi drodzy, to był 20 odcinek podcastu Inside Baseball. Mówił do was Mateusz Żarkowski, piewca cudu aborcji. Konrad Okoński, gość specjalny. I Maciek Laskowski, zapamiętaj to nazwisko, bo będziesz się hejtować w komentarzach. Tak, dziękujemy, że wpadłeś, Maćku, w ogóle. No, też dziękuję, chociaż dziecko było planowane. Dajmy ci ten. Kurwa. To jest trzeci klejnot, słuchaj, stary. Czy chciałbyś coś zapimpować jeszcze, odesłać ludzi gdzieś w sieci, gdzie mogą cię znaleźć, albo reklamować coś swojego? O mój Boże, chyba nie, wiesz co, o dziwo. Twój Twitter? O dziwo. No wiesz co, mój Twitter MW Laskowski, gdyby ktoś bardzo chciał, gdyby ktoś też bardzo, bardzo chciał, to z mojej głębokiej przeszłości, jeśli znajdzie sobie taki zespół, który się nazywa Happy Set i znajdzie tam teledysk do piosenki Łydka, to jest moje dzieło z dawnej, dawnej młodości. Nakręciłeś teledysk dla Happy Setu? Tak. Dlaczego nie zaczęliśmy od tego? Nakręciłem dla nich cały film i teoretycznie mam złotą płytę od 24 roku życia, ale nikt mi tej płyty nie dał. Jesus. Dlaczego nie zaczęliśmy od tego? Jak ty się przedstawiasz? To jest nieciekawe. Zaczynamy jeszcze raz podcast. Bo nie czytałeś. Zaczynamy trzecią godzinę podcastu teraz. Nie, wiesz co, jeśli kiedyś mnie jeszcze zaprosicie, to mogę o tym kiedyś tam opowiedzieć. Jebany, jak wetknął nogę w drzwi, czaisz? Jak wetknął. Już wyganiali, a tak. W takim razie Maciek wróci w najbliższym czasie. Maciek wróci jako mroczna łydka. Ja dodam mroczna tylko szybko. Łydka. Podcast mroczna na stronie ibepodcast.blogspot.com. Mateusz na Facebooku jako Latawki Wrocław, a ja na stronie konradokoński.com.
albo Coco.art.net dowolnie. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Dajcie znać, jak wam się podobało. Tak. Do zobaczenia. Wystawcie nam w dziewicach. Od 0 do 72 dziewic. Rating w dziewicach. Super. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa. Maj. Witajcie w 20. już odcinku podcastu Inside Baseball. Tak, cześć. No hej. Witaj nas, Mateusz. Ej, Mateusza chyba wyjebało.